Dobry wieczór Państwu. Jest późno, a potrwa to jeszcze trochę, także będzie później. Jeśli ktoś będzie musiał wyjść wcześniej, to mi naprawdę nie będzie przeszkadzało, ale jak ktoś ma czas, skoro Państwo przyszliście, to lepiej zostańcie. Tym bardziej, że mamy takie czasy, że nie wiadomo, ile takie spotkania jeszcze potrwają, dlatego że idą zmiany. Zmiany, które będą dla nas bardzo niekorzystne. Będzie próba narzucenia nam pewnych schematów. To już kiedyś były. Takie lata, które mało kto dzisiaj pamięta, zaraz po wojnie. Kto nie z nami, ten przeciw nam, kto to był wróg ludu, kto nie tak samo myślał. I niestety to wszystko wraca. Jak człowiek ma inne poglądy, albo trochę inne poglądy, to jest zaraz sługa Putina, ruska onuca, wyzwiska. I co ciekawe, robią to ludzie, którzy byli po drugiej stronie. Im to wcale nie przeszkadza z dnia na dzień zmienić orientację i teraz wyzywać każdego, kto myśli trochę inaczej. Nawet nie to, że inaczej. Myśli. A to wystarczy. A oni żyją tymi schematami internetowymi, gazetowymi, telewizyjnymi, albo z jednej strony, albo z drugiej. I ani w lewo, ani w prawo. Tak ma być, tak partia rządząca trzyma linię, tak mówi wódz i musimy tego się trzymać. Nie, nie musimy. Człowiek po to ma rozum i wolną wolę, żeby z tego korzystał. Wobec tej ordynarnej propagandy na temat wojny ukraińskiej, z Rosjanami w tej chwili, która trwa już 10 miesiąc się zaczął, to człowiek, który myśli, powinien nabrać przekonania. Przecież dlaczego ta wojna jeszcze trwa? Oni to przegrali w ciągu paru dni, wywozili tylko sedesy, nawet nie wiedzieli do czego to służy. Broń dawno im się skończyła, wszystko zostało zniszczone, Ukraina wygrywa, jest tam gdzieś nad Bajkałem. Czyli właściwie dlaczego to tak wszystko wygląda? Dlatego, że w propagandzie można mówić coś innego niż jest w rzeczywistości. Skoro my formalnie nie jesteśmy stroną tej wojny, to mamy prawo i obowiązek myśleć. Nie to, co nam się daje, ale myśleć powinniśmy sami. W tym przypadku chodzi o jedną tylko mniejszość, o mniejszość ukraińską. I teraz dopiero widać lata zaniedbań. Te ponad 30 lat, kiedy Polska nie potrafiła unormować stosunków z Ukrainą na takim poziomie, żeby załatwić to, co było do załatwienia. Są polskie szkoły na Ukrainie? Ile powstało nowych? Była polska mniejszość na Ukrainie? Było ponad 300 tysięcy ludzi, którzy się zarejestrowali na początku, jak Ukraina powstała, jako Polacy, czy ludzie polskiego pochodzenia. Ilu jest dzisiaj? Mniej niż 140 tysięcy. Co stało się z resztą? Co, do Mandżurii uciekli? Nie, to jest strach. Ludzie przestali się przyznawać do tego, kim są. Dlaczego przestali? Bo Polska ich zostawiła, Polska ich nie interesuje. Z Polski, gdy przyjeżdżali różni oficjele, ministrowie, to im tłumaczyli, że wy przestańcie być Polakami. I to nie są żarty. Wysłany chyba jako pierwszy konstytucyjny minister na samym początku, Jacek Kuroń do Lwowa, tak powiedział Polakom tam mieszkającym. Ludzie przyszli nie na spotkanie z Kuroniem, tylko na spotkanie z polskim ministrem. I coś takiego usłyszeli. On to samo powtórzył później w Wilnie. Tam też przyszli Polacy na spotkanie. On mówi, tu Polski nie ma i nie będzie. Przestańcie być Polakami, bądźcie teraz Litwinami. Oni nie po to pół wieku czekali, nie po to przetrwali, żeby z dnia na dzień przestać być kimś, kim się jest, bo takim rzecze Jacek Kuroń. I tak po kolei wszystkie kolejne ekipy, które są, stosują taką politykę. Polskę trzeba okroić, zostawić wszystko, co jest poza, na zniszczenie, na zatracenie, w imię, no właśnie, w imię czego? Dlaczego wszyscy inni mogą dbać o swoje mniejszości? Dlaczego jeden z liderów tej części Europy, premier Viktor Orban, potrafi dbać o mniejszość węgierską na Rusi Zakarpackiej? Dlaczego tam powstało mnóstwo węgierskich szkół? Dlaczego ci ludzie są wspomagani przez państwo ukraińskie, przez państwo węgierskie, a od Polaków z Polski idzie tylko pomoc humanitarna, prywatna, stowarzyszenia, organizacje, fundacje? Natomiast państwo umywa od tego wszystkiego rękę. Co więcej, nie możemy drażnić Ukraińców, bo oni się obrażą. To wszystkie sesje naukowe czy pseudonaukowe, jakie były na temat stosunków polsko-ukraińskich, zaczynały się od tego, od pouczania strony polskiej. Macie nie mówić o Wołyniu, macie nie mówić o ludobójstwie, bo my wyjdziemy z sali. W związku z tym przestawali o tym mówić. To kim my właściwie jesteśmy, kogo reprezentujemy i jaką mamy siłę jako państwo? Żadną siłę. Ile mamy mniejszości w Polsce? Jest ich oczywiście bardzo wiele, ale z tych liczących się, z tych podstawowych,
to jest to, co historycznie z II Rzeczpospolitej powstało, czyli Ukraińcy w Polsce, Białorusini, Litwini, oczywiście Żydzi, którzy raz prawie wszyscy są Żydami, to są miliony, jak trzeba brać pieniądze, ale jak był spis powszechny, to było 1800 chyba się przyznających do pochodzenia żydowskiego, czy do tego, że są Żydami. I oni są wszyscy czynni w kilkunastu czy kilkudziesięciu stowarzyszeniach, organizacjach. Wszystkie biorą pieniądze od państwa, a to są cały czas ci sami, te same grupy ludzi. My o tym nie wiemy. Dlaczego? Bo się tym nie interesujemy. Człowiek, który się nie interesuje, nie ma wiedzy, nie ma prawa do zabierania głosu, bo się nie zna. Ktoś, kto nie chce wiedzieć, powinien cicho siedzieć. Ale tak nie jest, bo ci, którzy wiedzą najmniej, którzy się w ogóle tym nie interesują, mają zawsze najwięcej do powiedzenia. Mniejszość ukraińska na terenie obecnej Polski, tej postperelowskiej, która właściwie ma ciągłość prawną, organizacyjną i kadrową z Polską Ludową, z Polską Komunistyczną, przed kilku laty liczyła około 31 tysięcy ludzi. Proszę sobie wyobrazić skalę, 31 tysięcy. Ile było z nimi problemów? Wydają swoje pisma, mają swoje stowarzyszenia, robią właściwie co chcą, wchodzą nam na głowę, drukują plakaty, zaproszenia na swoje spotkania, gdzie jest na przykład akcja Wisła w nawiasie jako SS, czyli Polacy to są SS-mani. Odwrócenie sytuacji. W SS to byli oni. Ale teraz w tej propagandzie zewnętrznej to my jesteśmy. I my w to wszystko się nie wtrącamy. W tym ich podstawowym piśmie, jakie wychodzi w języku ukraińskim, polskim, jest cały czas szkalowanie. Armia Krajowa to byli bandyci, Polskie Państwo Podziemne to byli bandyci, Polska przedwojenna ich okupowała, mordowała i nie wiadomo co robiła, a Wołyń to jest po prostu nieprawda. To są wymysły, to jest propaganda stalinowska. Stalina nie ma, ale została propaganda, którą my się dalej posługujemy. Jakie jest stanowisko polskiego państwa w tej sprawie? Żadne. Żadne. Czyli rób ta, co chce, to jest owsiak do potęgi. Mniejszość białoruska w Polsce także jest niewielka i to jest chyba jedyne państwo z tych graniczących na wschodzie, z którym można było jakoś unormować stosunki. Nie na poziomie politycznym, bo Łukaszenka wiadomo to kołchoźnik, dyktator, ale tam jest wielka mniejszość polska, która w tej chwili jest całkowicie represjonowana. Zabytki przeszłości czy przede wszystkim cmentarze, w tym także wojenne, są niszczone. I my co? Wydajemy oświadczenia, jakieś komunikaty Polskiej Agencji Prasowej, że tu i tu znowu coś zniszczyli i to zostaje bez żadnych konsekwencji. Można było podnieść wrzask, można było uruchomić tak zwaną Europę, skoro w niej rzekomo jesteśmy, to powinniśmy od niej czegoś się domagać. Polskie groby wojenne, groby AK-owców na tamtym terenie, to są nie tylko Polacy, to byli zarówno miejscowi, czyli Białorusini, ale byli także na przykład ludzie, którzy przeszli na stronę polską z wojsk niemieckich, z wojsk sojuszniczych. To byli Francuzi, to byli Belgowie, różni ludzie, którzy uciekali na stronę polską, chcieli być normalni. Później ginęli w walce, są gdzieś pochowani na tych cmentarzach. Czy strona polska wykorzystała taki argument w Europie, włączyła Francję, zobaczcie, tu leży wasz obywatel, został zamordowany, tu był cmentarz wojenny, my o to dbaliśmy, a teraz Białorusini zrównali to z ziemią. Nie ma. Dlaczego nie ma? Nie mam odpowiedzi, nie wiem. Może się nikomu nie chce, może to nikomu nie odpowiada, żeby interweniować. Może po prostu uznają, że tak będzie lepiej i będziemy mieli spokój z Polską tam. Nie będziemy mieli, bo jeszcze jest sumienie, jeszcze jest to, co jest gdzieś w nas w środku. W tej obecnej propagandzie związanej z obecną wojną cały czas jest podstawowy argument. Ty, onuco Putina, ty ruska onuco, ty nie rozumiesz, nie wiesz, jak mnie wyzywają, bo przecież gdyby nie to, że my im pomagamy w tej chwili tu na wschodzie, to Ruscy by stali nad naszą granicą w tej chwili. I co by dopiero wtedy było? Jak im się tłumaczy, że granica z Ukrainą to jest do tej pory, tu muszę dokładne dane przytoczyć, żeby się nie pomylić, z Ukrainą 535 kilometrów. Czyli jak wejdą Rosjanie te 1200-1300 kilometrów ze wschodu, dojdą do naszej granicy, to będą z nami graniczyli. Ale jak się tym głąbom podaje, no dobrze, ale granica z Kaliningradem i z Białorusią, która jest państwem w sumie połączonym z Rosją, to jest Związek Białorusi i Rosji, Zbir,
To jest wspólna granica, która liczy 650 kilometrów w tej chwili. Oni nie muszą wchodzić daleko od wschodu. Są na północy i są na północnym wschodzie. Ale prosta geografia do tych prostych czy prostackich umysłów w ogóle nie trafia. Tylko cały czas jest ta opowieść, że o, jak wejdą, jak wygrają, staną nad naszą granicą, co my wtedy zrobimy? A ja mówię, przecież stoją. No ale, ale to, ale, ale, no a co ale? Rakieta rosyjska z Kaliningradu do Warszawy będzie leciała 3 minuty. A ludzie w Warszawie w panice, o, jakby Ruscy nam zaczęli stamtąd strzelać, to my się w metrze ukryjemy, schowamy się, bo tam są schrony. Nawet z domu nie zdążą wyjść. Nie zdążą drzwi zamknąć, a już ta rakieta będzie. Więc to nie jest argument i to jest nieprawda. Ale straszenie ludzi ma takie skutki, że są kompletnie ogłupiali. Dlatego tego wszystkiego trzeba się cofnąć do historii. Co było? Polska międzywojenna była krajem bardzo zróżnicowanym. Polaków było mniej więcej 2/3, 1/3 ludności. To byli Żydzi, Ukraińcy, Białorusini, trochę innych narodowości. Nie było sielankowo, bo nam dzisiaj wszyscy zarzucają tak. Żydzi, bo byli biedni, bo byli prześladowani, to mieli prawo Polskę w 1939 roku zdradzić. Mieli prawo przejść na drugą stronę. Nie tyle na stronę niemiecką, chociaż takie incydenty miały miejsce, bardzo paskudne, bardzo obrzydliwe. O tym się nie mówi, ale na przykład Częstochowa, która została zdobyta przez Niemców 3 września, czyli 3 dnia wojny, została oddana przez rajców żydowskich Niemcom. W jaki sposób? Wyszli ci rajcowie żydowscy z tymi łańcuchami, z tymi wszystkimi emblematami samorządowymi i klucze miasta na czerwonej poduszce oddali dowódcy wojsk niemieckich. To będzie fajnie, jak my tak teraz z Niemcami w końcu mamy wspólny język, jidysz taki podobny, to jest taki kaput Deutsch, czyli zepsuty niemiecki, więc jakoś tam będzie. Nie zdawali sobie sprawy, co Niemcy im szykują, ale Polacy to widzieli, Polacy to pamiętali. Ale to, co na Zachodzie, to jest niewielka część tego, co działo się naprawdę w wyniku wybuchu wojny. Co robiły mniejszości? Na wschodzie, na tej części południowo-wschodniej II Rzeczpospolitej, to nie były Kresy. Dzisiaj tak ogólnie mówi Kresy, ale Kresy to były ziemie zabrane. Te, które nie wróciły do Polski po 1918 roku. To były prawdziwe Kresy. Czyli Wilno, Lwów to nie były Kresy, tylko to było centrum Polski, to był środek. I teraz tam, na tych ziemiach południowo-wschodnich, już w momencie wkraczania Armii Czerwonej 17 września, a tak naprawdę dzień, dwa wcześniej, rozpoczęły się bandyckie najazdy grup komunistycznych. To były różne czerwone gwardie, czerwone milicje, milicje robotnicze, kilka czy kilkanaście różnych nazw, ale wszystkie działały tak samo i w ten sam sposób, czyli to były bandy zorganizowane. Na bazie Komunistycznej Partii Zachodniej Ukrainy te mniejszości narodowe, żydowska i ukraińska, zorganizowały się przeciwko Polsce. Mordowanie obywateli, czyli miejscowych ziemian, nauczycieli, pracowników państwowych, policjantów, małe grupy żołnierzy, oficerów, rozbijane, mordowane. Tysiące ofiar. Gdzie to dzisiaj jest w naszej historii? Jak ktoś wie, to wie. A jak ktoś nie wie, na przykład zajrzy do podręcznika szkolnego, to tam nawet zdania na ten temat nie znajdzie. Z dwóch powodów. Po pierwsze, to było wcześniej, przed tym, co było później podczas okupacji, co było straszniejsze. Ale to, że gdzieś później jest ileś razy więcej ofiar, to nie znaczy, że o tych wcześniejszych mamy nie mówić, ale się nie mówi. Poza tym jest ten problem drażliwy, że to były te właśnie nielojalne mniejszości. Żydzi twierdzą, że mieli prawo, bo Polska była dla nich niedobra. A co ma powiedzieć Polak, który ledwo żył, żył w biedzie, w nędzy? Polska była przecież wyniszczona po pierwszej wojnie, później wojnie polsko-bolszewickiej. Nie było sielanki. I to nie było wyróżniania, że Polacy upływali w dostatki, a na przykład Żydzi byli gnębieni. Często było odwrotnie. Ludzie widzieli bogactwo tej zamożnej klasy średniej żydowskiej, kupieckiej czy przemysłowej. Widzieli to samo także po stronie polskiej. Czyli kto chciał, kto mógł, kto miał możliwości, to się dorabiał. Reszta jakoś wegetowała. I teraz argument, że oni mieli prawo zdradzić Polskę, bo Polska ich zdradziła, jest od początku do końca nieprawdziwy. Jest niemoralny, bo Polska ich nie zdradziła. Polska ich traktowała tak, jak wszystkich innych obywateli, równo. A że było biednie, to było dla wszystkich. To nie było tylko dla nich.
Te bandy żydowsko-ukraińskie na tej części południowo-wschodniej dokonywały tych rzeczy, o których mówiłem. Pospolitych, masowych zbrodni. O znamionach ludobójstwa, jak to się ładnie w języku prawniczym mówi, bo wyniszczanie jakiejś kategorii ludności ze względu na przykład na pochodzenie etniczne, czyli Polaków, przede wszystkim Polaków, to takie właśnie znamiona całkowicie wypełnia. I to są tysiące ludzi zamordowanych. Czy jest gdzieś jeden chociaż oznaczony grób ofiar z tamtego okresu na dzisiejszej Ukrainie? Nie ma. Gdyby nie brali w tym udziału Ukraińcy, komuniści, ale Ukraińcy, to pewnie by na to pozwolili. Ale ponieważ brali udział razem z Żydami, w związku z tym jednym i drugim na tym zależy, żeby tej historii nie było. I co jest straszne w tym wszystkim? Współdziałanie z Niemcami. Niemcy, wchodząc na te tereny od zachodu, poszli dużo dalej niż wcześniej to uzgodnili z Sowietami. Była wyznaczona linia demarkacyjna, ale ponieważ wojsko polskie było rozbite, Niemcy bardzo łatwo tymi zagonami pancernymi poszli dalej na wschód i często wiele dni wcześniej byli na terenach, które później miały przypaść Sowietom. I oni sprawowali tam tą miejscową, lokalną władzę. I teraz można w Witzhorbuchach, czyli w tych księgach pamięci żydowskiej, w różnego rodzaju relacjach, zapisach, pamiętnikach znaleźć informacje, jak to wyglądało. W jednym z Witzhorbuchów, czyli źródło najbardziej chyba wiarygodne z możliwych, bo tylko przez Żydów napisane, możemy znaleźć informację, że w Lubomlu pod Lwowem, to jest właściwie w stronę Wołynia, powstała ta banda żydowsko-ukraińska, która była pod opieką niemiecką. Niemcy dostarczali broń, opiekowali się nimi, zapewniali im bezpieczeństwo, przydzielili jakieś gmachy urzędowe, a oni urządzali te rajdy w terenie, wyłapując polskich obywateli, Polaków, mordując ich całkowicie bezkarnie, bo już nie było polskiego odwetu. W Kobryniu na Polesiu Niemcy im przydzielili jakiś gmach urzędowy, oni tam wywiesili dwie flagi. Czerwoną szmatę sowiecką, co jest całkowicie zrozumiałe, bo się identyfikowali z Sowietami, ale była też druga flaga. Jaka? Z Hakenkreuzem. Czerwona szmata z połamanym krzyżem, czyli z hitlerowskim znakiem. Kto dzisiaj o tym wie? Kto o tym mówi? Kto o tym pisze? Nie ma. Ani władze, ani tak zwana polityka historyczna tego nie uwzględnia, żeby to wszystko wyłapywać i pokazywać, jak było naprawdę, że to było wszystko bardziej skomplikowane, że to nie Polska była dla nich zła, bo Polska ich przed wojną nie mordowała. Natomiast oni po 17 września, a czasami nawet dzień, dwa wcześniej, te bandy się organizowały wcześniej, były zrzuty sowieckie, byli instruktorzy, dostawali broń i ich celem było właśnie sianie dezorganizacji na ziemiach polskich, gdzie wojsko polskie już nie istniało albo się wycofywało. I oni tych zbrodni dokonywali bezkarnie. To jest ta sytuacja w tej części południowo-wschodniej. Bandy żydowsko-ukraińskie. W tej części północnej, bo pole się wyłączamy, to są tereny bagniste, tam nie było możliwości prowadzenia takich działań, ale w tej części północno-wschodniej mamy bandy żydowsko-białoruskie. I chyba jeszcze bardziej okrutne niż te ukraińsko-żydowskie na południu. To, co tam się działo, jest opisane w wielu publikacjach, ale to są publikacje tak zwane niszowe, niewielkie nakłady, to jest tylko dla specjalistów. Kto się zajmuje tym, chce do tego dotrzeć, to dotrze. Tak jak wspomniałem, w podręcznikach tego nie ma. W tej sferze szerokiej informacji, na przykład telewizji polskiej, nie ma takich programów informacyjnych, historycznych, żeby raz w tygodniu tego typu zagadnienia ktoś rzeczowo omawiał. I to nie musi być jakaś nachalna propaganda, naciąganie czegokolwiek. My nie musimy niczego naciągać. Wystarczy podawać samą faktografię. Ale jak się nie podaje tego przez ponad 30 lat, tej III Rzeczpospolitej, to już tego nie ma. Następne roczniki, które wchodzą w życie, nie mają o tym pojęcia. A jak się dowiedzą, to co robią? Wzruszają ramionami. To ich nie obchodzi. To nie jest ich historia. Że to było dawno, więc nie warto o tym mówić. Ale mówić o tym trzeba. Ilu mieliśmy agresorów w 1939 roku? Niemcy i Związek Sowiecki, prawda? Nie. Agresorów było... Nie. Rumunia wprost przeciwnie, była bardzo dla nas życzliwa. Była Słowacja, która w sumie jako pierwsza rozpoczęła II wojnę światową, wkraczając do Polski wcześniej, jeszcze przed Niemcami, bo ta agresja miała nastąpić wcześniej, oni nie odwołali swoich wojsk i
dwa czy trzy dni wcześniej zaczęli wkraczać na ziemię polskie i toczyć walki z polskim wojskiem. Ale jest jeszcze jedno miejsce. Tak, nie, Litwa nie, wtedy jeszcze nie. Wolne miasto Gdańsk, które było, można powiedzieć, jakimś niezależnym państwem pod całkowitą kuratolą Niemiec, zwanych hitlerowskimi. I wolne miasto w Gdańsk zostało wcielone do Rzeszy dopiero pod koniec dnia 1 września. Ale od rana tam się rozpoczęły eksterminacje, egzekucje Polaków, występowanie przeciwko polskiej mniejszości mieszkającej w Gdańsku. Oni wzięli udział w tej wojnie jako czwarte formalnie niezależne państwo. Od zachodu mamy III Rzeszę. Zanim wejdą Sowieci 17 września, od 1 września wkraczają Niemcy. Niemcy nie tylko prowadzą działania frontowe, nie tylko rozbijają polskie wojsko, nie tylko zajmują teren, ale jest coś jeszcze. Już od maja 1939 roku Niemcy, szykując się do wojny, sporządzali tak zwane księgi gończe, księgi poszukiwawcze, Fahndungsbücher, czyli rejestrowali na podstawie danych agenturalnych mniejszości niemieckiej, tam mieszkającej, na Pomorzu, Wielkopolsce, Śląsku, rejestrowali polskie rodziny, polskich działaczy politycznych, administrację, polskich wojskowych, wszystkich tych, których należało w ich przekonaniu zabić. Na tych listach ostatecznie znalazło się około 80 tysięcy ludzi. I gdy rozpoczęły się działania wojenne ze strony niemieckiej i z północy, z Prus Wschodnich, ta mniejszość niemiecka, piąta kolumna, została uruchomiona przeciwko Polsce. To były różnego rodzaju Hilfspolizei, czyli policje ochotnicze, to były Selbstschutz, czyli takie formacje rzekomo ochronne, obronne na terenach wiejskich, małych miasteczek. I tu Niemcy, ci, którzy przyszli z zachodu, którzy przyszli z Wehrmachtem, w to jeszcze nie ingerowali. To załatwili Niemcy, którzy byli polskimi obywatelami. Kilkadziesiąt tysięcy ludzi zamordowali w okrutny sposób do połowy grudnia 1939 roku. Dopiero później w swoje ręce wzięły to Einsatzkommando, to wzięło SS, to wzięło Gestapo, jak już ustanowili administrację niemiecką, to zostało ukrócone, dlatego że ta mniejszość niemiecka wykonała tą najbardziej obrzydliwą, krwawą pracę, wykonała za te formalne jednostki niemieckie. I znowu, my o tym nie mówimy, my o tym nie wiemy. Mówimy o II wojnie, mówimy Auschwitz, mówimy Holokaust, wiele innych rzeczy, ale to, co się dzieje we wrześniu, to idzie w całkowite zapomnienie. I tam są zbiorowe groby, niektóre znane, oznaczone tak jak Piaśnicy, gdzie leżą tysiące ludzi. Ich wywożono do lasu i zbiorowo mordowano. Często nad takim jednym dołem śmierci było kilka egzekucji dziennie. I właściwie całe ówczesne lokalne elity tam mieszkające, które nie zdążyły uciec z tamtych terenów, zostały tak wymordowane. Jeśli to idzie w niepamięć, to właściwie co my jesteśmy warci, jeśli nas to nie obchodzi, jeśli bolejemy nad wszystkimi innymi, a nad naszymi ofiarami tak naprawdę nie. Dlaczego nas to nie obchodzi? Powinno. To powinno nas boleć. To nie musi być tak, że ja muszę mieć członków rodziny w Poznaniu, czy na Pomorzu, czy na Śląsku. Ja czuję więź z tymi ludźmi nie dlatego, że to są moi krewni, czy bliscy krewni, a dlatego, że to są Polacy. Dlatego, że to byli ludzie, którzy służyli w polskim wojsku, byli w polskiej administracji, uczyli w polskich szkołach, zostali za to zamordowani jako Polacy. Gdyby to się zdarzyło w innym miejscu, w centralnej Polsce, czy w innym miejscu, każdym innym, i ci ludzie byliby też tak mordowani, to czulibyśmy z tym więź, bo to są tak jakby nasi bardziej bliscy. A tamci nie są bliscy. Oczywiście, że są. I powinniśmy o tym mówić, powinniśmy o tym wiedzieć. I tu dotykamy tej wrażliwej sfery zachowania się mniejszości narodowych na ziemiach polskich w 1939 roku i później. Niemcy, czyli piąta kolumna niemiecka, to jest Bydgoszcz, to są te wszystkie formacje paramilitarne niemieckie, które mordują, to jest od września do połowy grudnia zamordowanych kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Kilkadziesiąt tysięcy. Jaka to jest skala? To jest prawdopodobnie więcej niż jest ofiar na Ukrainie. Tu płaczemy, bolejemy, ale tamto, a wie pan, bo to było dawno, a właściwie to już trzeba puścić w niepamięć, kogo to obchodzi. Pewnie, że nie będzie obchodziło, jak nie będziemy wiedzieli. I z tej historii okresu od września
przez całą okupację niemiecką, w tym także okupację sowiecką do 1941 roku. Później od 1944 roku znowu sowiecka idzie od wschodu. Mamy wydarzenia, które poszły w świat i są tak jakby skazą na naszym honorze, na naszym narodowym życiorysie. To jest przede wszystkim co? To jest jedwabne. Polacy, nie dość, że jest wojna, że okupacja, wykorzystali sytuację, żeby mordować Żydów. Jakie są przekazy żydowskie? 1600, 3800 Żydów zamordowanych, czyli miejscowi ludzie, sąsiedzi, nie mieli nic innego do pracy, nic innego do roboty, tylko mordować swoich sąsiadów. Świat tym żyje, świat to wie. To, że jest nieprawda, świat tego nie bierze pod uwagę. Dlaczego? Bo takie właśnie grosiarstwo i ci inni zrobili swoje. Ten przekaz poszedł w świat i ten przekaz trwa. To, że na liście ofiar Jedwabnego są ludzie, którzy przeżyli wojnę, którzy później byli gdzieś za granicą, którzy pisali książki, wspomnienia, nagrywali filmy, to nie ma żadnego znaczenia. Te ofiary były potrzebne, trzeba było robić statystykę, ale do opisywania tej złej Polski oni mogli sobie dalej żyć i żyli. Polityka polskiego państwa wobec Jedwabnego. Jaka? Zakaz ekshumacji i do tej pory nic rzekomo nie da się zrobić. Jeden Żyd, Johnny Daniels, który jest taką szarą eminencją, robi sobie zdjęcia ze wszystkimi prominentami. Do mnie nie przyszedł do tej pory, jakoś jeszcze czekam, ale robi sobie z nimi zdjęcia. On pokazuje, kto tu naprawdę rządzi. To nawet nie jest oficer armii izraelskiej czy Mossadu. To jest jakiś sierżant, czyli dla nas wystarczy ktoś taki, bardzo niskiego szczebla. I on powiedział, nawet gdyby wszyscy Polacy domagali się ekshumacji, to my do tego nie dopuścimy, tego nie będzie. Ale sprawę Jedwabnego można zbadać bez ekshumacji. Ta sprawa już jest znana. Te wstępne próby ekshumacji pokazały, że nie było tyle ofiar. Ofiar było mniej niż 150. W związku z tym wszystko to na temat napisano i to do tej pory pokazywano, było od początku do końca nieprawdziwe. Ale świat nie żyje tymi ustaleniami, które robił zespół profesora Andrzeja Coli, czyli tych archeologów, kryminalistów, którzy na podstawie tych pierwszych odkryć szczątków mniej więcej potrafili wskazać, jak to się odbyło. Ofiary nie były obrabowane, zostały spalone, rzeczywiście. Nie było ich tyle, tylko ponad dziesięciokrotnie mniej. Ale kogo to obchodzi? Nas to powinno obchodzić. Ale my nie mamy siły przebicia. Nie mamy gdzie o tym rozmawiać, nie mamy z kim, bo polityka polskiego państwa jest taka, żeby tego absolutnie nie ruszać, bo to będzie drażniło stronę izraelską. I to wszystko wszystkich drażni, tylko nie nas. Gdy do ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej zostały wpisane artykuły o zbrodniach ludobójstwa popełnionych na terenie Małopolski Wschodniej, czyli umownie mówiąc Galicji, czy o zbrodniach nacjonalistów i czerni ukraińskiej, która tego dokonała, to zostało to usunięte z ustawy. A, bo to niejasna kategoria, to co właściwie to jest ta Galicja Wschodnia, a co to znaczy te ofiary ludobójstwa ukraińskiego, to tak nie może być, to powinno być inaczej. Dobrze, zgódźmy się na to, że ma być inaczej sformułowane. To jest kwestia jednego, dwóch, trzech dni posiedzeń komisji sejmowych, ustalenia nowego tekstu, przegłosowania i żeby to w tej ustawie się znalazło. Nie. Już się nigdy nie znalazło. Za to, co oni zrobili, odpowiedzialności nie będzie, bo ustawowo zostało to całkowicie skasowane. Jeśli zostało skasowane, to znaczy, że nas to nie interesuje. Ale może interesuje, tylko nie tak, jak powinno. Bo nas to może interesować, ale znowu nie mamy siły przebicia. Dlaczego nie mamy? Bo się nie organizujemy. Jeśli ja zacznę w tej sprawie coś robić, działać, to nikt mnie nie będzie słuchał. Jeśli my wszyscy razem tu się zbierzemy, też będziemy coś robić, to nas nikt nie będzie słuchał, bo nie będą tego brali pod uwagę. Dlaczego? Bo to nie jest masowe. Ale gdyby takie wystąpienia miały miejsce na terenie całego kraju, gdybyśmy potrafili, w bardzo wielu sprawach się różnimy, często diametralnie, ale w kilku się takich podstawowych można porozumieć, dogadać i wywierać nacisk na tak zwane władze. Na posłów i senatorów. Oni mają swoje punkty, gdzie można przyjść
jakieś sprawy do nich zgłosić. Oni mają, rzekomo mają mieć przynajmniej spotkania, mają przynajmniej na to pieniądze, sowite pieniądze na te punkty, swoje biura wyborcze i tam powinny stać kolejki, kolejki Polaków. I panie pośle, panie senatorze, pan został stąd wybrany. A co pan zrobił w tej sprawie? A jak pan głosował? A jakie pana jest stanowisko? Dlaczego pan na ten temat nic nie mówi? Wie pan, za rok, za dwa czy za trzy będą następne wybory i od tego zależy, czy pan dostanie nasz głos, czy nie. On się przestraszy. Oni siedzą przy tym tak zwanym, brzydko mówiąc, cycku i bardzo by mi nie odpowiadało, żeby ich od tego odciąć, żeby już tych apanarzy nie było. Więc oni obiecują wszystko w kampanii wyborczej. Kto dzisiaj pamięta, że obecny prezydent Andrzej Duda obiecał, że sprawę Jedwabnego to my ruszymy? Ile głosów przez to dostał więcej? Wystarczająco, żeby zdobyć większość, żeby zostać prezydentem. Co po wyborze? On już tego nie wie. On już tego nie pamięta. Jego to nie obchodzi. Ale to po naszej stronie powinna być ta pamięć i po naszej stronie powinien być nacisk. Panie prezydencie, pan obiecał. Jeśli on nie zabiera stanowiska i udaje, że nie wie, o co chodzi, trzeba go nazywać konkretnie. Kłamca. On nas oszukał. W związku z tym trzeba go wszędzie publicznie piętnować. On jeździ po kraju, spotyka się. Żeby nie było tak jak pod pomnikiem Wołyńskim w Warszawie, gdy ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski pokazał się, że chce dojść do głosu, on od razu palcem mu pogroził. Dlaczego? Żeby nie wspominać o ludobójstwie, żeby nie wspominać o Wołyniu. Bo to niedobra taka jest o tym mówić. Można tylko mówić to, co on powie. Cała reszta nie. I tu nie wolno ustępować. A dlaczego mamy nie mówić? My jesteśmy u siebie bardziej niż on. On jest wybrany. Jest, za chwilę nie będzie. Ale my byliśmy, jesteśmy i będziemy. I mamy obowiązek o tym mówić, a nawet głośno krzyczeć. Bo on kazał księdzu Tadeuszowi ważyć słowa. To to znaczy ważyć? Które są lżejsze, a które są mocniejsze. Jeśli rodziny ofiar nie miały prawa zabrania tam głosu, nie miały prawa powiedzenia, co o tym wszystkim myślą, ile to lat trwa, to jest nasza przynajmniej milcząca zgoda na kłamstwo. Milcząca zgoda na to, żeby fałszować rzeczywistość. A niedopuszczenie do tego byłoby naszym wielkim osiągnięciem i krok po kroku można byłoby zacząć tę pamięć odzyskiwać. 11 lipca tego roku były szumne zapowiedzi, o teraz to Zełenski, on będzie miał takie wystąpienie, on wreszcie powie o Wołyniu. Nawet moja ulubiona Gazeta Wyborcza zapowiadała, że Zełenski teraz coś na ten temat powie. Powiedział. Co powiedział? Że były takie epizody w naszej historii. Epizod to jest wtedy, jak ja wsiądę do autobusu i przechodząc gdzieś tam się przedzierając, kogoś potrącę niechcący, ktoś tam się poruszy, nie wiem, upadnie czy złapie się gdzieś tam poręczy, powie, panie, pan się tu przepycha. Ale to jest epizod, ja tego nie chciałem zrobić, to nie było celowe, nie było specjalne, nikomu krzywda się nie stała. Ale epizod, gdzie są setki tysięcy być może ofiar, bo nie wiemy, ile nam nie pozwalają tego badać, nie pozwalają nam szukać i dokonywać ekshumacji, tego epizodem nazwać nie można. I ten sam prezydent, o którym mówię, potrafił powiedzieć, że no niedawno w naszej historii to na stole między nami to leżała tam siekiera i coś tam jeszcze. A widły, a piły, a te noże rzeźnickie, którymi mordowali, to nie leżały i one nie zostały. Zostało to załatwione. Oczywiście nie. Nie wolno odstępować od własnej tożsamości. Nie wolno zostawiać swojej własnej historii ludziom, którzy nas nienawidzą, bo ktoś to kłamie, ktoś to całkowicie temu publicznie zaprzecza, jest kłamcą, jest nienawistnikiem. I nie mówię o jakichś tam pojedynczych banderowcach, czy przedstawicielach tych rodzin, które idą zaparte z rodziny morderców. Oni w jakiś sposób są do tego uprawnieni. Chcą ukryć swoje własne zbrodnie. Oni się boją, dlatego kłamią, żeby prawda nie wyszła na jaw. Ale jeśli robią to oficjele państwa ukraińskiego, to już nie jest tego typu rzecz, która jest tak naprawdę niegodna uwagi. Bardzo godna, bo my z siebie dajemy wszystko. I przez te 30 lat nie załatwiliśmy nic. Gdy w pewnym momencie pozwolono, żeby zacząć szukać, dokonywać ekshumacji, w jednej z miejscowości wyszło, że to jest nie kilka czy kilkanaście ofiar, ale to są setki ofiar, te setki czaszek. Te straszne, przeraźliwe zdjęcia z tej ekshumacji poszły w świat. To co zrobiła strona ukraińska? Zamknęła sprawę. Nie ma dalej poszukiwań i ich nie będzie. Dlaczego?
No bo oni są wrażliwi na to, jak my o nich mówimy. A my nie jesteśmy wrażliwi na to, co nam zrobiono. Nawet jeśli to nie są moi krewni. To są jednak Polacy. To są jednak moi rodacy. Więc mam także obowiązek o tym mówić. Jeśli ambasador ukraiński w Niemczech, Andrzej Melnyk, potrafił publicznie powiedzieć, że Ukraina była okupowana w latach 1918-39 przez Polskę, bo taka jest narracja na Ukrainie, że Ukraina była pod okupacją. I to nie to, że ktoś gdzieś tam coś powie, to ulatuje gdzieś w powietrze i można o tym zapomnieć. To się pojawia na gmachach urzędowych we Lwowie na przykład. Są tablice informacyjne, na przykład na więzieniu przy ulicy Łąckiego, to jest obiekt historyczny, jest tablica informacyjna, że Ukraina była przez Polskę okupowana w latach 1918-1939. To czy kiedy napadliśmy na państwo, którego nie było? Kiedy podbiliśmy państwo zwane Ukrainą? Kiedy dokonywaliśmy tam masowych zbrodni? Tego wszystkiego nie ma. Ale jeśli oni tak o tym mówią stale i natarczywie, to powstaje coś w rodzaju równowagi. No tak, Polacy nam zarzucają, ale my odwracamy sytuację, że Polacy wcale nie byli lepsi, a nawet byli jeszcze gorsi. I zaczyna być to, co jest takie bardzo modne, bo ten symetryzm. No tak, oni nas, my trochę ich, także właściwie już to się wyrównało i możemy o tym nie mówić. Dlaczego nie mówić? Dlaczego nie chcemy o tym mówić? Bo to nie to, że nie możemy. My nie chcemy. Nam na razie jeszcze nikt tego nie zakazał publicznie, nikt to nie ściga, nie zamyka w więzieniu. Więc powinniśmy po prostu głośno krzyczeć. I ten człowiek, który obrażał wszystkich naokoło, przecież to nie jakiś tam pierwszy, lepszy muzyk tam z głębokiej czerni ukraińskiej, ale ambasador ukraiński w Niemczech. Obrażał nawet kanclerza niemieckiego. Całkowicie bezkarnie. Miał być usunięty. Wytrzymał do końca kadencji. Ukraina go dotrzymała. Wycofała go do Kijowa po upływie okresu, kiedy był ambasadorem i dostał stanowisko wyższe. Dostał stanowisko wiceministra spraw zagranicznych. To jest jak kopniak w tyłek dany Polakom. A on mówił, że przed II Rzeczpospolitej co czwarty obywatel II RP był Ukraińcem. Widział ktoś takie rzeczy? Można tak fałszować, tak kłamać w żywe oczy? Można. Wszystko oczywiście nieprawda, ale można. W związku z tym mógł także powiedzieć, napisać to wprost, że Polacy byli takimi samymi wrogami jak nazistowskie Niemcy i Sowieci. Oni zarówno z jednymi, jak i z drugimi tak naprawdę współpracowali. Z Niemcami jawnie, wprost, bezpośrednio tworzyli struktury parapaństwa ukraińskiego, stworzyli struktury wojska ukraińskiego, właściwie nie wojska, bo to były te formacje straszne, ludobójcze, czyli Waffen-SS, SS Galicien. Czyli ochotników było kilkakrotnie więcej niż Niemcy byli zdolni i chcieli ich do tych formacji ludobójczych przyjąć. I teraz, jak się okazuje, my wszyscy byliśmy takimi samymi wrogami jak Niemcy i Sowieci, którzy rozpętali II wojnę światową. Dlaczego my, że byli sojusznikami Sowietów? Formalnie nie. Pod Sowietami oni nie tworzyli takich struktur, ale występując przeciwko ludności polskiej, mordując Polaków, zanim Sowieci przyszli w 1944 roku, mordując Polaków na masową skalę, przede wszystkim wyniszczając polskie elity, pracowali na rzecz Sowietów. Dlaczego? Bo Sowietom po się było łatwiej. Im to było na rękę. Jeśli załatwimy to rękami Ukraińców, jak przyjdziemy, to tych Polaków już tu nie będzie. Dorżnie się albo wypędzi resztę i będzie to nasze. Ukraińcy mają świadomość, że nie dostaną od Sowietów swojego państwa, na to nie mieli żadnych szans, obiektywnie pracowali na rzecz Sowietów, depolonizując tamtą część Polski. Sowieci wchodząc, przyszli na gotowe. W związku z tym, to przed wojną 3 miliony 250 tysięcy Ukraińców zostało przez Melnyka zamienione na 9 milionów Ukraińców. Czyli można powiedzieć, to praktycznie ich państwo było, no bo skoro 1/4, czy nawet trochę więcej niż 1/4 to byli Ukraińcy, no to jakie mieli prawa? Wszelkie. Mogli robić z tą mniejszością wszystko, co tylko by absolutnie chcieli. To, że jest nieprawda, to jak najbardziej nie ma znaczenia. Ale gdzie my o tym możemy usłyszeć?
Znają Państwo jakieś audycje w telewizji, programy informacyjne, gdzie raz w tygodniu, na przykład przez godzinę, można byłoby informować, nie agitować, nie tam, że pięć gadających głów, sami swoi z jednej czy drugiej orientacji i za przeproszeniem pieprzą androny w kółko na okrągło i grzecznie się sobie kłaniają, piją kawkę, zajadając ciastka i się klepią po brzuszkach czy po tyłkach, uważając, że to wszystko nie, tylko kawa na ławę, walić prawdę. Zaczynamy od prawdy. Boli? To musi boleć. To jest jak z raną. To jest jak świeżo zaschniętą, zastygłą raną. Ona boli. A skoro boli, to znaczy, że się goi. Czasami trzeba tą ranę rozdrapać, żeby ją oczyścić. To też jest potrzebne. My tego nie robimy. I co będzie z takim wzrostem, gdzie w środku jest ropa? Zacznie się gangrena. A to już zaczyna być zjawisko bardzo niebezpieczne. Wspomniałem tu wcześniej o sprawie Jedwabnego. I to właśnie jest ta wskazówka, ten papier lakmusowy, jak bezradne albo jak bezwolne jest polskie państwo. Bo bezradne to ono nie jest. Mogłoby zrobić bardzo wiele, gdyby chciało. Ale mamy na przykład takie historie, mamy takie miejscowości na ziemiach Polski, ale to jeszcze tej wcześniejszej, pierwszej Rzeczpospolitej, gdzie polska wieś, polska miejscowość, bardzo rozbudowana, została całkowicie zniszczona w lutym 1943 roku. To miejscowość pod Witebskiem, nazywało się to Rosica, polska parafia, przetrwała zabory, przetrwała rewolucję bolszewicką, przetrwała czystki antypolskie i w lutym 1943 roku SS-mani łotewscy wymordowali tę miejscowość. 1528 ofiar. Zamordowane przede wszystkim kobiety i dzieci, osoby starsze, niesprawne, nie nadające się do pracy. Dwa dni palili żywcem ludzi w zabudowaniach. Dwie doby. 1528 ofiar. Ponad 10 razy więcej niż w Jedwabnym. I tu nie ma wątpliwości, kto to zrobił. I nie ma wątpliwości, kto był ofiarą. Nie ma wątpliwości co do liczby ofiar. Wszystko jest wiadome. Jaka jest polityka informacyjna polskiego państwa? To powinien znać cały świat. Proszę pokazać przykład innej takiej miejscowości w Europie, gdzie byłaby taka skala, bo tam zdrowych, silnych mężczyzn zabrano, wywieziono do obozów koncentracyjnych i na roboty przymusowe, ale kobiety, dzieci, przede wszystkim masa dzieci, bo wtedy były rodziny wielodzietne, czyli te osoby starsze, niedołężne, zostały spalone żywcem. Czy tam była kiedykolwiek polska delegacja? Czy tam pojechał prezydent? Czy tam był premier? Czy tam byli polscy ministrowie? Nie. Dlaczego? No właśnie tego wytłumaczyć sobie nie można. Nie ma podstaw do tego, żeby tłumaczyć polskie władze, że tym się nie zajmują, bo my możemy tam jechać prywatnie, możemy tam jechać zapalić lampki, możemy jechać złożyć jakieś kwiaty, możemy tam się pomodlić, ale to będzie sfera prywatna. A to powinno być iść w cały świat, pokazać jak Polska pod okupacją wyglądała. Nie Jedwabny, który jest od początku do końca nieprawdziwe, gdzie można wykazać nawet bez ekshumacji, jak było naprawdę. Tylko trzeba chcieć. Są zapowiedzi, że wznawiamy, a później z tych zapowiedzi nic nie wynika, bo jak władza mówi, że coś zrobi, to mówi, a nie to, że to zrobi. To jest sprawa upamiętnienia roku 1920, wojny polsko-bolszewickiej. Co miało być? Łuk triumfalny. Później jakiegoś świdra wymyślili, to wicepremier Gliński pokazał te projekty, jakiś świder wkręcany w ziemię, który symbolizuje nic tak naprawdę. To miało być to, zamiast łuku triumfalnego. Nie wiem, czy nie było pieniędzy, na coś innego były, są i będą, na to nie. Nie ma do dzisiaj upamiętnienia. I w Rosicy takie upamiętnienia ze strony polskiej powinny być i delegacje polskie przynajmniej raz w roku, w rocznicę, powinny tam jeździć i pokazywać to całemu światu. Czesi mają Lidice, jedną spaloną wieś, wie cały świat. Francuzi mają Oradour, czyli też jedną spaloną, spacyfikowaną wieś przez Niemców, wie cały świat. A o naszej martyrologii w jednym województwie białostockim, czyli to terytorialnie to trochę nie wyglądało jak województwo, to był Besonderbezirk Białystok, czyli okręg specjalny Białystok, czyli te ziemie, które miały być wcielone do Prus Wschodnich w
pierwszym rzędzie. To nie było generalne gubernatorstwo, to nie był ten Reichskommissariat Ost niemiecki, tylko ziemie, które miały się stać etniczną Rzeszą. Więc tam wyniszczano ludność polską bardziej proporcjonalnie niż gdzie indziej. 555 zniszczonych miejscowości całkowicie albo częściowo. Skala do wyobrażenia. 555 miejscowości. Nie jedna. I to się z tego robi statystyka, bo za dużo. Umysł ludzki przestaje to wszystko wchłaniać. Pozwalamy. A skoro pozwalamy, to tak naprawdę sami sobie jesteśmy winni. Jest taka reguła w prawie rzymskim, że chcącemu nie dzieje się krzywda. Skoro nie protestujemy, skoro nie potrafimy z tego wyjść, z tej pułapki, to tak naprawdę jest to nasza wina, czyli my tego chcemy. Jeśli chcemy, pozwalamy, to wszyscy inni mogą z nami robić, co chcą. Obok mniejszości niemieckiej, która zachowała się w sposób straszny, bo mówię, to jest to kilkadziesiąt tysięcy zabitych ludzi w ciągu pierwszych miesięcy okupacji, nie przez te specjalistyczne formacje, Einsatzgruppen przyszły później. Obozy koncentracyjne rozpoczęły się dopiero wywożenie do nich na większą skalę w 1940-1941 roku. W 1939 to był dopiero początek. I znowu upamiętnienia lokalne. Rodziny tam mieszkające, gdzie były jakieś ofiary, wiedzą. Ale wreszcie Polski tak naprawdę nie. Przed wojną było na terenie II Rzeczpospolitej około 8,5% Żydów. Oni już dzisiaj podają 10, 15, niedługo będzie 20, 30, 50. To będzie rosło po prostu na naszych oczach jak ciasto drożdżowe. Ale w tych statystykach przedwojennych to jest około 8,5%. Mniejszość żydowska zagrożona przez Niemców w 1938-1939 roku masowy napływ ludności żydowskiej z III Rzeszy, Polacy ich przyjmują. Nikt ich nie chce. Zachód ich nie chce. Odpędza. A Polacy ich biorą. Dzisiaj jaki jest przekaz na świecie? Bo Polacy ich w tych obozach źle traktowali, bo byli zamknięci. A jacy mieli być? Mieli się rozpewnąć, nie wiadomo kto to jest, może to jest agent Gestapo, nie wiadomo czy ma taką prawdziwą tożsamość. Na początku tak się oczywiście robi, jeśli jest napływ, duży napływ obcej ludności z innego państwa, to tych ludzi się trzyma i przygotowuje gdzieś do rozlokowania. A dzisiaj to się okazuje, że my ich gnębiliśmy. Mieliśmy około 3% Białorusinów. I to jest ta mniejszość, która także zachowała się wobec Polski w sposób straszny. Co to znaczy straszny? To nie tylko to, że była ta sowiecka partyzantka z tej części dzisiejszej Białorusi, która była skrajnie antypolska, bo dzisiaj w świecie nawet wydawało się całkiem przyzwoicie historycy kwestionują, że to nie Polacy byli na pierwszym miejscu eksterminowani, tylko kto? Na Białorusi było najgorzej, bo procentowo było najwięcej ofiar. To jest prawda. A na Białorusi kogo eksterminowano? Polaków tam mieszkających. Tam była olbrzymia mniejszość polska, która w pierwszym rzędzie była eksterminowana przez Niemców, przez Białorusinów, przez długi czas do 1941 roku przez Sowietów. I później przychodzi tak zwana sowiecka partyzantka, która robi tam, co chce. To znaczy co? Ustanawianie władzy sowieckiej jest proste, jak mają tych prostych Białorusinów, często niepiśmiennych, bo ich można na marksizm przekabacić. Powie im się, że teraz macie kochać Marksa, będziecie się modlić do Marksa, to oni to będą robić, bo to są ci tak zwani tutejsi. Ale Polacy to jest ta warstwa oświecona, piśmienna, oczytana, to jest polskie ziemiaństwo, to jest dawna polska administracja. Tych ludzi trzeba całkowicie wyniszczyć. I zarówno Niemcy, jak przez jakiś czas Sowieci dokładnie to robią. Stąd skala ofiar tam jest tak wielka, że można to porównać z generalnym gubernatorstwem, że na tej tak zwanej Białorusi Zachodniej było jeszcze gorzej. Ale to nie dotykało w takiej mierze Białorusinów. Dlaczego? Bo Białorusini dostali coś w rodzaju swojego quasi państwa od Niemców. Mieli lokalną administrację, sądownictwo, szkolnictwo, otrzymali prawo ustanowienia swojego wojska białoruskiego i formacji zbrodniczych w służbie SS, bataliony SS białoruskie. To wszystko było. I gdy mówimy o skali, jak ile jest ofiar po stronie polskiej ze strony mniejszości, to Litwa,
która liczyła nieco ponad 2 miliony ludzi, odpowiada za ponad 20 tysięcy zamordowanych Polaków. To jest szacunek bardzo gruby, niedokładny, bo tego już nigdy nie sprawdzimy, ale w porównaniu do proporcjonalnie do liczby ludności, to jest skala ofiar większa niż ze strony ukraińskiej, UPA i tej Czerni. Więcej. O UPA, o Wołyniu, o ludobójstwie ukraińskim wiemy, o tym się mówi, ale litewskim kto wie. Jak ktoś się interesuje, specjalistyczną literaturę będzie czytał, będzie tego szukał, to się dowie. A inaczej nie. Rodziny polskie, stamtąd się wywodzące, wiedzą. I na przykład mamy jeden powiat nowoświęciański w 41, na początku 42 roku, pod okupacją litewską, tam jest 2000 zabitych ludzi. Na terenie jednego powiatu w ciągu kilku miesięcy, niepełnego roku. Doszło do tak dramatycznych wydarzeń, że delegat rządu na kraj, Cyryl Ratajski, pisał do Londynu, że trzeba coś z tym zrobić, musicie nam pomóc, żebyście przynajmniej ulotki na tych Litwinów zrzucali. Ulotki na zbrodniarzy, na morderców, ale to był ten krzyk rozpaczy. Jak nie możecie zrobić czegoś innego, to przynajmniej rzucajcie ulotki. Ulotki to jest oczywiście za mało. I te 20 tysięcy ofiar w skali ludności litewskiej, tak jak mówię, to jest więcej proporcjonalnie niż zbrodni ukraińskich. Dlaczego mamy o tym nie mówić? Dlaczego mamy o tym zapomnieć? Dlaczego mamy uważać, że to nas nie interesuje? Litwa nie wzięła udziału w wojnie w 1939 roku, ale wzięła udział w rozbiorze Polski. Dostali od Stalina w październiku 1939 roku Wileńszczyznę. Bardzo skrapliwie z tego skorzystali. W Wilnie było mniej niż 1% ludności litewskiej. To nie było miasto litewskie. Jakim prawem to dostali? Bo Stalin tak chciał, bo to była jego polityka, dziel i rządź. Ale oni nie mają wyrzutów sumienia, że my tu antykomuniści, ale od Stalina braliśmy takie prezenty. No braliśmy, bo to jest nasze. Co więcej, mam takie ciekawe pismo. Witaj Litwo. To jest taka, można powiedzieć, jednodniówka litewska, wydana 29 października 1939 roku, czyli zaraz po tym, jak Wileńszczyzna została oddana jeszcze wtedy niepodległej Litwie. Oni się z tego cieszyli. Stalin nasz druk, Stalin nam to dał. Skoro się cieszyli, to czy akceptowali politykę stalinowską? Że to ich później dotknęło osobiście, to oni teraz mówią, że oni byli prześladowani, ale wzięli udział w prześladowaniach Polaków. Co więcej, to jest ten chyba najbardziej haniebny epizod tej mniejszości, który nas dotyczył, albo mógł dotknąć, na szczęście to się nie dopełniło do końca. Litwini, mordując na masową skalę Żydów pod opieką niemiecką, ale robili to głównie samodzielnie, na własną rękę, na własną odpowiedzialność, pozbywając się mniejszości żydowskiej, która była bierna, która się nie broniła. Rozochocili się tym i gdy już getto wileńskie zaczęło być opróżniane, gdy tych Żydów było coraz mniej, Litwini zwrócili się do niemieckiego ortkomisarza Hansa Hingsta. To był Kreisleiter NSDAP, okręgu Wilna-Stadt, czyli Wilno-Miasto, komisarz okręgowy, z następującą propozycją. Żydów jest coraz mniej, ale getto zostaje. Getto można zostawić, ono się przyda. Zapewnimy ze swojej strony całkowitą, lojalną opiekę nad tym gettem, czyli straże, racje żywnościowe takie, jakie były dla Żydów, pilnowanie, żeby nikt nie uciekł. Dla kogo to getto? Dla Polaków. Biała łata na rękawie, na ramieniu miała być oznaczeniem, tak jak Żydzi mieli tą żółtą i gwiazdy, to my mieliśmy mieć białą. Niemiec się na to nie zgodził, ale nie dlatego, że Polaków pokochał, uznał, że nie, no wszystkich tam Żydów to sobie możecie, ale Polaków to wy tam nie możecie mordować. Tylko on zrozumiał, że jeśli do tego dopuści, Litwini zaczną mordować Polaków w Wilnie, to przecież Polska jest nie tylko Wilnie. To jest Warszawa, to jest Kraków, to jest Poznań, to jest Radom, to jest Lwów, to jest masa innych miejscowości. Wszędzie ta Polska jest i wszędzie są Polacy. I ci Polacy nie będą bierni. To nie będzie tak jak z Żydami, że można getto po getcie likwidować, a oni się modlą. Bo tak się Żydzi zachowywali. Uważali, że
to jest jakaś kara Boża i poza niewielkim oporem w tych gettach, jednak większość została eksterminowana przez niewielką załogę jakąś niemiecką czy pomocników, którzy w służbie niemieckiej byli. Można było tych ludzi tysiącami, dziesiątkami tysięcy mordować. Że Polacy tak się nie dadzą i zabronił, bo jak my teraz to zrobimy, to Polacy podniosą bunt. My to oczywiście spacyfikujemy, ale jakim wysiłkiem? I wysiłek wojenny Rzeszy będzie odciągnięty po to, żeby pacyfikować podbitą ludność polską. Na to się nie zgodzili, ale to było. I to są dokumenty delegatury rządu na kraj z tamtego okresu. To nie jakaś relacja, że ktoś tam 50 lat po wydarzeniach sobie przypomniał, a bo Litwini coś tam chcieli zrobić. Nie, tak właśnie z ich strony miało być. Mając własne gestapo, to się nazywało Sauguma, mając własne wojsko, tą armię generała Plechowiciusa, mając własną administrację, policję, te bataliony w służbie SS na terenie Litwy, która nie była przecież niepodległym państwem, była tym okręgiem całkowicie zależnym od Niemców, ale miała bardzo głęboką autonomię wewnątrz. Litwini robili to, co uznali za stosowne, że tak jak pod okupacją sowiecką wydawali masowo Polaków, czyli polską inteligencję w ręce NKWD. Dlaczego? Żeby się tych Polaków pozbyć, że będzie ich mniej. Wojna się kiedyś zakończy, ale tej Polski takiej, jaka była, już nie będzie. I dokładnie się później dzieje pod okupacją niemiecką. Też chcą Litwę, czy teren Litwy z tą przyłączoną Wileńszczyzną całkowicie zdepolonizować. I w znacznym stopniu im się to udaje. Całą miejscową inteligencję wyniszczają. Są protesty. Od początku, właściwie można powiedzieć, gdy polskie struktury, bardzo rachityczne, delegatura rządu, Związek Walki Zbrojnej, później Armia Krajowa, zaczynają się organizować, jeszcze nie mają takiej siły przebicia, Litwini robią to całkowicie bezkarnie. Rozpoczyna się ze strony polskiej dialog z Litwinami. Nie róbcie tego. Mamy podobny los. Za jakiś czas przyjdą tu bolszewicy i nas, i was będą tłamsić. Jeśli teraz niszczycie Polaków, to my będziemy musieli zastosować wobec was odwet. Nie pozwolimy na to, żebyście bezkarnie nas mordowali. Litwini to całkowicie ignorują. Postępują tak, jak im się wydaje, że są całkowicie bezkarni. Ale w pewnym momencie ta sprawa zaczyna pękać. Zaczyna nabierać zupełnie nowego znaczenia. Bardzo późno, bo już pod koniec okupacji niemieckiej na tym terenie, dopiero 15 maja 1944 roku komendant okręgu wileńskiego Armii Krajowej, pułkownik Aleksander Krzyżanowski, pisze list do głównodowodzącego wojsk litewskich, generała Plechowiciusa. Jest to list bardzo mało znany, nie mówię, że niedostępny, ale bardzo mało znany. To ktoś się naprawdę musi głęboko tymi terenami i tą historią interesować, żeby do tego dotrzeć, ale to wszystko jest. I generał Krzyżanowski pisze tak. Nawiązując do ostatnich wypadków mających miejsce na Wileńszczyźnie, a związanych ściśle z oddziałami formowanymi przez pana generała pod dowództwem niemieckim, uważam za stosowne zwrócić uwagę na obecny stan rzeczy w stosunkach polsko-litewskich. Dla ilustracji podam. Tam, gdzie znajdują się oddziały polskie, całkowicie ustają mord i rabunek popełniany czy też przez bandy sowieckie, żydowskie, czy przez żołnierzy pana generała. Zaś tam, gdzie operują oddziały litewskie na służbie niemieckiej, bezpieczeństwo ludności polskiej i białoruskiej jest żadne, ponieważ do zbrodni popełnianych przez bandy sowiecko-żydowskie dochodzą jeszcze zbrodnie żołnierzy litewskich, znajdujących się na służbie i dowodzonych przez pana generała. To jest bardzo znamienne, że mamy tu informację, że te okupowane tereny to nie jest tylko okupacja niemiecka. To jest dodatkowo na to nałożona okupacja litewska. Do tego są te bandy sowieckie i bandy żydowskie. Bandy żydowskie, co to znaczy? Ludność żydowska jest eksterminowana. Część z tych ludzi ucieka z gett, idzie do lasów. Tam są znakomite warunki do tego typu działalności, olbrzymie puszcze, prawie że pierwotne, gdzie na przykład w Puszczy Neliboczkiej stacjonuje do 10 czy więcej tysięcy tak zwanej partyzantki sowieckiej. Tam się udają ci zbiegli Żydzi z gett. Są organizowani w różnego rodzaju
zaplecze, można powiedzieć, nie tyle do walki, co do akcji zaopatrzeniowych. Oni chodzili na bambioszkę na Polaków, na polskie wsie. Gdyby się tylko zaopatrywali, gdyby to tylko było zdobywanie żywności, to te stosunki z Żydami wyglądałyby inaczej. Ale komendant okręgu Nowogródzkiego w maju 1943 roku pisał do Sowietów, żeby ograniczyli działalność tych band żydowskich, że oni nie tylko wkraczają do wsi, nie tylko rabują, ale mordują opornych i gwałcą kobiety, w tym małe dzieci, małe dziewczynki, że też odpowiemy na to odpowiedni sposób. Dzisiaj się mówi, że to okręg nowogródzki to był taki bandycki okręg Armii Krajowej, bo oni tak tych walk z Niemcami za dużo nie mieli, ale przeciwko Żydom to występowali. Występowali przeciwko wrogom bezpośrednim. Nie bez powodu, nie z przyczyn rasowych, bo chcieli sobie tam na Żydach poużywać, tylko za to, co te bandy żydowskie robiły. Rozwikływanie dzisiaj tych wszystkich rzeczy jest trudne, ale jest możliwe. Tylko musi być odbiorca. Jak tego nie ma w edukacji, to możemy się tu wzajemnie przekonywać. Państwo mogą mi uwierzyć albo nie. Ja mogę podać źródła, gdzie to jest. Możecie to przyjąć do wiadomości, ale cała reszta, która nas otacza, nic o tym nie wie i co gorsza, nie chce wiedzieć. I generał Krzyżanowski wylicza cały szereg zbrodni popełnionych przez Litwinów i wreszcie zapowiada. Udzielamy ostatecznej przestrogi i zapowiadamy, że metody stosowane przez nas w walce z oddziałami litewskimi ulegną radykalnej zmianie. Obecnie jeńców zwalniamy po uprzednim zdjęciu z nich mundurów niemieckich, rannych opatrujemy na miejscu lub też odsyłamy ich do szpitala. Na razie tak postępujemy, choć wiemy, że strona litewska postępuje wręcz przeciwnie. Od 15 maja 1944 roku zapowiadamy najostrzejsze kontrrepresje. Jeżeli strona litewska nie zmieni swoich metod walki, to strona polska zapowiada odwet bezwzględny, aż do przerzucenia oddziałów na teren Litwy, czyli właściwej Litwy Kowieńskiej, czyli to, co było przed wojną państwem litewskim. I wtedy zobaczymy, kto więcej straci, tak w teraźniejszości, jak i w chmurnej dla nas przyszłości. Zwracam się więc do pana generała, jako do Litwina, człowieka odpowiedzialnego za los swego społeczeństwa Litwy. Albo wojna bezwzględna i bezpardonowa, albo idea niepodległej Polski, niepodległej Litwy. Litwini tego nie przyjęli. To była oferta, czyli coś w rodzaju zawieszenia broni. Mamy napięte stosunki, ale na eksterminację się nie zgadzamy. Jeśli będziecie mordować nas, to z naszej strony nastąpi odwet. Proszę zobaczyć, to jest maj 1944 roku. Prawie 3 lata okupacji, w tym litewskiej, na Polakach, uchodzi im całkowicie bezkarnie. Po tym zaczynają się rajdy, jeden czy dwa na tą Litwę właściwą Kowieńską, kilka miejscowości litewskich spacyfikowanych przez oddziały Armii Krajowej. I dzisiaj co mamy? Mamy Zychowiczów, mamy tego rodzaju publicystów, którzy mówią, ten Łupaszka to był bandyta, bandzior, on Litwinów mordował. A co miał z nimi robić? Kredką na asfalcie rysować, Litwini, kochamy was, a wy nas przestańcie mordować? Nie było asfaltu i nie było kredy. Więc takiej możliwości nie było. I dopiero po tych akcjach, gdzie łącznie zginęło około tam 90 Litwinów, w tym niestety także kobiety i dzieci, a na wojnie tak jest. Ja mogę intencjonalnie nie chcieć zabić kobiety i dzieci, ale wkraczam gdzieś do jakiegoś obiektu i stamtąd są strzały, strzelam do wszystkiego, co tam jest, to giną także kobiety i dzieci. Ale ile kobiet i dzieci polskich zginęło z rąk litewskich przez te prawie 3 lata? Tego wszystkiego nie ma. Tylko mamy bandytę, Łupaszkę, bo mordował Litwinów. Zresztą w książce Piotra Zychowicza są lepsze kwiatki. Na przykład Polacy w 1939 roku mordowali Niemców. Na kogo mieli mordować? Kosmitów? Marsjan? Oczywiście, że Niemców też. Jak się nadarzyła okazja, to Polacy się bronili. Tam, gdzie występowały te formacje niemieckie, paramilitarne, jak Selbstschutz czy Hilfspolizei, to nie było wojsko niemieckie, to należało ich eksterminować. Dlaczego? Bo to byli ludobójcy. To byli ci, którzy mordowali na wielką skalę Polaków. Więc jedyna możliwość, jedyna odpowiedź, jaka była, to strzelać właśnie do nich. Ale to powinno być po rycersku. Oni nas rżną, mordują, torturują, a my powinniśmy z nimi po rycersku. Czyli jak? Nijak. Czyli zgadzać się
na wszystko. Tak nie było, nigdy nie będzie w żadnej wojnie, nie ma na to szans, ale znowu pozwalamy na tego typu opowieści, a tego typu publikacje, żeby tak naszych bohaterów plugawić. Czyli Łupaszko stał się ludobójcą, bo mordował Litwinów. Romuald Reis, Bury, stał się mordercą, ludobójcą, bo mordował prawosławnych Białorusinów. Józef Kuraś, Ogień, stał się mordercą, ludobójcą, bo mordował Żydów. I wszędzie tam, gdzie można wykazać szczegółowo, gdzie te zarzuty padają, że tak nie było, że nic takiego nie miało miejsca, albo to wyglądało inaczej, nie są brane pod uwagę. Ta strona lewicowa, postkomunistyczna, czy dzisiaj ta postępowa, europejska, to właściwie jest wszystko jedno, bo to się na siebie nakłada, cały czas wykorzystuje tą propagandę tego typu. Prawda, nieprawda, nieważne. Jak będziemy mówić 100 tysięcy razy, że Łupaszka to jest ludobójca, to nie będziecie mieli swojego bohatera i powoli go przestajemy mieć. Gdy jeden z pierwszych kandydatów na stanowisko dyrektora Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Warszawie, w dawnym więzieniu na ulicy Rakowieckiej, w tym starciu ze mną, z Zychowiczem, odkrył się i podpuszczony przeze mnie powiedział, że tak, on tak widzi muzeum, że będzie przy wejściu tablica informacyjna. Ludobójca Łupaszko, morderca prawosławnych Białorusinów Bury i morderca Żydów Ogień. I dopiero będzie właściwe muzeum. To dla kogo my to chcemy robić? W jaki sposób to ma wszystko wyglądać? Pokażcie mi takie muzeum na świecie, gdzie się od tego właśnie zaczyna. Przede wszystkim od nieprawdy, bo to jest właśnie nieprawda. Tu się liczy skala, liczą się intencje. Polacy nie chcieli ich mordować, nie chcieli do nich strzelać, ale jeśli ktoś jest w sytuacji obronnej, broni życia, zdrowia, rodziny, swoich bliskich, sąsiadów, ludzi, którymi w terenie ma się opiekować, to jak ma postępować? Ma nie strzelać? Strzela. Padają ofiary? Padają. Czy to jest ludobójstwo ze strony polskiej, czy to jest ludobójstwo z tej strony drugiej? Oczywiście my możemy o tym mówić, możemy sobie różne rzeczy obiecywać, jak to powinno być, ale mówię, ja tu mogę to opowiadać, ale boleję nad tym, że ani w podręcznikach szkolnych, w encyklopediach, w Wikipedii, w informatorach, w wystąpieniach publicznych ze strony polskiego państwa tego po prostu nie ma. My to oddajemy walkowerem. W związku z tym druga strona może wypisywać i może mówić co chce. I to narasta. Jest tego coraz więcej. Coraz więcej ludzi żeruje na tej nieprawdziwej propagandzie, odwracają się do tego wszystkiego tyłem. Żołnierz wyklęty to jest bandyta. To jest morderca. NSZ to jest gestapowiec. Armia Krajowa to jest co najmniej podejrzana, a właściwie to tak jak NSZ, bo robili dokładnie to samo. Strzelali do Niemców. Czyli kto zostaje? I wracamy do Polski Ludowej. Szlachetna Gwardia i Armia Ludowa, która jako jedyna walczyła z Niemcami, ma czystą kartę. Coraz więcej takich nagrań, coraz więcej takich publikacji, gdzie wydawało się, że to już nigdy do nas nie wróci. I są. Ludzie młodzi, ludzie w średnim wieku opowiadają banialuki, jak to Gwardia Armia Ludowa wysadzała tysiące pociągów, zwalczała pancerne dywizje niemieckie SS i wygrywała wszystkie walki. A w ogóle to ich było 100 tysięcy, a było 3. I to byli w dodatku pospolici bandyci. I w ten sposób, oddając to pole bez walki, my tracimy grunt pod nogami. Przestajemy być sobą i przestajemy być tak naprawdę u siebie. Z Białorusią, tak jak z Litwą, mamy także szczególnie wrażliwą historię. Tak jak z Litwą mamy tę próbę zrobienia getta dla Polaków w Wilnie, co powinno być wykrzyczane przez stronę polską. Nie mówione, ale wykrzyczane. Mniejszość polska na Litwie jest zgnębiona. Przez 30 lat trwały walki o to, żeby była polska pisownia nazwisk. To jest zagwarantowane w prawie europejskim. A Litwini mają to gdzieś. Skoro Polacy są słabi, skoro Polacy się nie bronią, to oni przez te 30 lat mówili nie. Teraz łaskawie się zgodzili na tego typu zapisy, że mniejszość polska może posługiwać się językiem polskim, czyli polskimi imionami i nazwiskami. A ile mamy szkół polskich na Litwie? Jak Litwini to systematycznie, jak walec drogowy niszczą, ruinują, żeby tego nie było? Do matury, ale tylko po litewsku. Można zdać język polski po litewsku? Na Litwie można.
Dlaczego? Żeby nie było polskiego. Co robi strona polska? No, my tutaj jesteśmy takim starszym bratem, my się opiekujemy, oni są szczególnie wrażliwi, my to musimy docenić, musimy to wszystko zrozumieć, a niech oni to wszystko zrozumieją. Dlaczego ja mam się na wszystko zgadzać? Dlaczego ja mam we wszystkim ustępować, a oni nie? I tak jak tu mamy getto dla Polaków w Wilnie, to po stronie białoruskiej, gdzie tak mówiłem, także było to quasi państwo, mamy także rzecz bardzo szczególną. Otóż Białorusini za tą współpracę z Niemcami, za pomoc w mordowaniu Żydów, w mordowaniu Polaków tam mieszkających, dostali szczególny przywilej. Jaki? Obóz koncentracyjny Kołdyczewo. Cała załoga, poza nadzorcą niemieckim, tam dwoma czy trzema funkcjonariuszami niemieckimi, cała załoga jest białoruska. To jest białoruskie SS. Jak tam mordują ludzi? Nie gazem. Nie rozstrzeliwują. Zabijają drewnianymi pałami. 22 tysiące ofiar w jednym miejscu. Obóz koncentracyjny, który w naszej świadomości nie istnieje. A dlaczego nie istnieje? Bo nie mówimy o tym, nie interesujemy się. Jak się mamy interesować, jeśli nie ma tego w oficjalnej wykładni, w oficjalnej polityce historycznej polskiego państwa? Bo to nie wypada, bo to już dawno, nie wiem, bo jeszcze coś tam. W każdym razie to wszystko oddajemy walkowerem. Łącznie to jest 38 tysięcy polskich ofiar na Białorusi. Białoruś małe państwo. Nie wiem, tam 8-9 milionów ludzi było. Potrafili tylu Polaków zabić. Potrafili sobie teren zdepolonizować. Ale dzisiaj to się mówi, no ten Bury, Rajs, to on tych Białorusinów mordował. Ile on tam ludzi zabił. Znowu, historia do odkręcenia. Historia do pokazania. Jest wyrok sądu na Romualda Rajsa, jego zastępcę. Zostali całkowicie oczyszczeni z zarzutów. Jest faktografia dostępna, dokumenty. Były różnego rodzaju śledztwa. I wreszcie przychodzi jakiś jeden lewicowy prokurator w IPN-ie, robi śledztwo i wydaje komunikat, że to nosiło znamiona ludobójstwa. Ale proszę zwrócić uwagę, jakie jest orzeczenie. Tam nie ma winnych. On sobie po prostu tak napisał w uzasadnieniu. Co ma większą moc? Stanowisko prokuratora czy wyrok sądu? Oczywiście wyrok sądu, ale nie u nas. Kto u nas ma świadomość prawną? Ludzie, którzy gdzieś wokół tego prawa egzystują, mają jakieś pojęcie. Ale ta lewicowa młodzież, która chodzi w rurkach, jest przetkana tymi drutami jak świnie kolczykowane za okupacji, ona tego nie wie i nie musi tego wiedzieć, bo im to nie jest do niczego potrzebne. A co się dzieje w polskim domu? A może nie ma już tego polskiego domu. Co się dzieje w polskiej szkole? Może nie ma już tej polskiej szkoły. To co właściwie mamy? Mamy całkowite oddanie pola walkowerem. Nie walczymy o swoje. Ale w tym wszystkim, w sprawie tych mniejszości, najbardziej tragiczna jest sprawa polsko-ukraińska. To co zrobili Ukraińcy na tych ziemiach południowo-wschodnich, to nie jest Wołyń, to nie jest 11 lipca 1943 roku, ten jednostkowy akt, gdzie 100 polskich miejscowości zostało wymordowanych. To się ciągnie od 1939 roku, czyli od września, kiedy ukraińskie bataliony wkraczają po stronie niemieckiej do Polski. Później w 1941 roku także z wojskami niemieckimi wchodzą jednostki ukraińskie na tamte tereny. Mordują Żydów, ale także Polaków. I później apogeum tych zbrodni przyjmuje się, że to jest 11 lipca 1943 roku, bo tyle miejscowości w ciągu właściwie jednej nocy. Ale to było przedtem i trwało później. Od 1939 roku do 1951 roku. To są ostatnie te zbrodnie, które są ujawnione w jakiś tam sposób opisane. Ile to jest lat? To nie jest epizod w historii Polski. Mi taki pacan w internecie też wpisał, o panie, pan tu się tak wymądrza o tych Ukraińcach, no i co, a ile to było w historii Polski tych lat? To tyle, co nic. Znaczy, o tym nie można nie mówić. Czyli 39-47, bo tak się oficjalnie przyjmuje, to jest więcej niż Holokaust na Żydach. 41-43. Czyli Żydom też można powiedzieć, to wy macie jeszcze mniej, jeszcze krócej, to w ogóle po co wy o tym mówicie? Kto się odważy? Nikt. Ale nam można to rzucać w twarz i można tak naszą boleść, naszą tragedię traktować, bo skoro nie ma polskiej odpowiedzi, skoro się zgadzamy na to, żeby druga strona wrzeszczała na nas, tupała i wyzywała, kłamała, to nie można ich obwiniać za to, że tak robią, bo my jesteśmy winni, bo my sobie pozwalamy. W tym roku,
w czerwcu tego roku w Toruniu prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński powiedział: o Wołyniu musimy zapomnieć. Jakim prawem? On ma prawo osobiste, prywatne. On może zapomnieć. Jego to może nic nie obchodzić. Tak samo jak mnie może nie obchodzić on jako osoba prywatna. Ale jeśli stoi na czele obozu rządzącego, jeśli wielokrotnie był członkiem rządu, ostatnio był wicepremierem, i on zabiera głos publicznie, mówiąc, że my mamy o Wołyniu zapomnieć, to znaczy, co to znaczy zapomnieć? Gdyby sprawa była załatwiona, gdyby sprawa została już dawno uzgodniona przez obie strony, Ukraińcy poddają się, wreszcie się przyznają, że coś takiego miało miejsce. Możemy tylko interpretować różne szczegóły, spierać się o różne szczegóły, ale co do zasady, że była zbrodnia ludobójstwa, nie powinniśmy się spierać, bo to się stało. Jeśli my we własnej ustawie nie możemy tego przeprowadzić, że była zbrodnia ludobójstwa na Polakach, jeśli są kwestionowane takie zapisy, Galicja Wschodnia, no, że to jest nieprecyzyjne. Oczywiście, że nieprecyzyjne, bo to nie była tylko Galicja Wschodnia. To jest województwo stanisławowskie, tarnopolskie, lwowskie, czyli Galicja Wschodnia, ale także część, to jest Wołyń, część województwa brzeskiego, część województwa lubelskiego, rzeszowskiego. To był olbrzymi teren, gdzie Polaków mordowano. Więc w tym sensie można to było doprecyzować. Jeśli coś jest w sprawie niejasne, to trzeba to wyjaśnić i powinno się to wyjaśnić. Ale całkowicie zrezygnować z tego zapisu, żeby pozostali bezkarni, także w tej sferze prawnej, o czym świadczy, że polskie państwo nie chce tego ruszyć. Po PRL-u, po 1989 roku w Głównej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu było kilkanaście tysięcy spraw, postępowań toczonych w sprawie ludobójstwa na Polakach na tamtych ziemiach. Komuna w jakiś sposób to robiła? Bezskutecznie, to może było na pokaz, wszystko jedno. W każdym razie śledztwa były otwarte, były składane zeznania, były rodziny poszkodowane, była dokumentacja zdjęciowa ofiar, były protokoły ekshumacji, to wszystko było. Ile przez te 30 lat spraw zostało zamkniętych aktem oskarżenia? Żadna. Co to znaczy żadna? No żadna. Tak jakby tego w ogóle nie było. Jeśli potrafimy ścigać Niemców do tej pory, nawet stuletnich jakichś dziadów na noszach, byłych SS-manów czy wartowników z obozów koncentracyjnych, to dlaczego mamy nie ścigać tych, którzy byli jeszcze bardziej okrutni od Niemców i od ich pomocników? Bo zarówno Niemcy i Sowieci, mordując Polaków, nie stosowali tych wyrafinowanych tortur. To nie było zabijanie ludzi motykami, nie było przeżynanie kobiet na pół piłą, to nie było rozpłatanie brzuchów nożami, to nie było nadziewanie na widły niemowląt. Nie robili tego ani NKWD-owcy, NKWD-ziści, ani nie robiło tego gestapo. Oni mordowali. Natomiast tu mamy mord ze szczególnym udręczeniem. Często to trwało godziny, torturowanie tych biednych ludzi, zanim dokonali żywota. I gdy myślałem, że pewne zbrodnie opisane z tego okresu okupacji były wyjątkowe, stosowane tylko wtedy, jak na przykład zaszywanie żywego kota w brzuchu kobiety, gdzie wkładano go do wnętrzności, szybko sznurowano ten brzuch i ten kot rozrywał wnętrzności, chcąc się wydobyć stamtąd, że to była tortura tylko z tamtego okresu, stosowana tylko wtedy. Okazuje się, że nie. W tak zwanym Powstaniu Chmielnickiego jeden z rabinów, który wydał później publikację w Amsterdamie w 1651 roku, czyli praktycznie na bieżąco, opisał rodzaje zadawania śmierci Żydom przez ówczesnych kozaków, czy jak oni mówią dzisiaj Ukraińców. To nie byli Ukraińcy, wtedy nie było czegoś takiego jak Ukraina, ani państwa, ani takiej społeczności. Pojęcie Ukraina to było pojęcie geograficzne, Ukraja, gdzieś na boku. Natomiast w całym piśmiennictwie kozackim, czyli hetmanatu, mamy rozróżnienie ojczyzny od terytorium. Terytorium to była Ukraina. To województwo kijowskie, czernikowskie, bracławskie. Ale ojczyzną nazywano zupełnie coś innego. Co? Mała Rosja. Była duża Rosja w Moskwie i nasza mała Rosja tu. To była ta nić, która ich wiązała z carem i z późniejszą
Rosją carską. Przedtem to była Moskwa, Moskwicini dla Polaków. To był termin stosowany. Sam nie miałem pojęcia wcześniej, zanim się to nie wgłębiłem na tle tych wszystkich wydarzeń, żeby zacząć szukać, sprawdzać, jak to naprawdę było, że takie pojęcia były stosowane wymiennie. Geograficznie Ukraina, ale patriotycznie, czyli z tym poczuciem przynależności, to była dla nich mała Rosja. A mała Rosja i duża Rosja to jest tylko różnica semantyczna. Ważniejsi byli ci oczywiście duzi, ci w Moskwie. I dlatego później w powstaniu Chmielnickiego, gdy Polska im zaproponowała rzecz niezwykłą, żeby zakończyć to wszystko, żeby stworzyć Unię i państwo trójczłonowe, Polska, Litwa i Ukraina, jako ta nowa, rozbudowana Rzeczpospolita, to Ukraińcy tego nie przyjęli. Czyli kozacy, hetmanet. Oni tego nie przyjęli. Dlaczego? Bo to było dla nich za mało. Co wybrali? I to jest nakaz samego Bogdana Chmielnickiego. 1651 rok, rok chyba przed śmiercią, Chmielnicki zapowiedział, żeby uznać zwierzchnictwo Hanatu Krymskiego. Oni wybrali Turańców, wybrali tych pochańców, których ściągali na ziemię Rzeczpospolitej do pomocy, żeby nas eksterminować. A czym płacili Tatarom? Złota nie mieli. Zbożem też nie. To Tatarów nie interesowało. Czym płacili? Bo Tatarzy nie byli bezinteresowni. Ludźmi. Czernią ukraińską. Czyli kobiety, dzieci szły w jasyr, a mężczyznom podrzynano gardła, bo z takiego to może być tylko szkodnik na terenie Hanatu. Ale dzieci się z Bisurmani, czyli pójdą do Janczarów, a kobiety pójdą do haremów. I każde tego typu wydarzenie, czyli ściąganie posiłków tatarskich dla kozaczyzny, kończyło się takim właśnie wydarzeniem, że kilkanaście, czasami więcej tysięcy ludzi szło w tak zwany jasyr. I to Chmielnicki ich oddawał, to kozacy ich oddawali, swoich. Nie ściągali Polaków z Kieleczyzny, nie ściągali Polaków z Pomorza czy z Wielkopolski. Miejscowych, swoich, takich traktowali jak bydło. Znając tę historię, trzeba na to wszystko zupełnie inaczej patrzeć. Bo jak dzisiaj się mówi, no zrobimy sobie Unię, w tej chwili to będzie tak bardzo atrakcyjne, Unia Polsko-Ukraińska, to będzie wielkie państwo, potężne, takie silne, jakiego nigdy w historii nie było. Jak można mieć Unię z kimś, kto nie jest z nami współmierny? Nie podziela tego samego systemu wartości, nie ma tej samej tradycji, nie łączy nas historia, bo to jest historia, która nas rozłączyła, a nie łączy, to jak możemy stworzyć Unię? I kto w tej Unii będzie odgrywał jaką rolę? Bisurman czy łacinnik? Polak, zresztą oni tak Polaków nazywali, łacinnicy. Najgorszy wróg to był łacinnik, to się właśnie przyjęło z prawosławia. Czyli można się było oddać w niewolę Tatarom, ale nie uznać równorzędnego państwa w ramach Rzeczpospolitej, Trojga Narodów, dla kozaków, dla hetmanatu. Tego nie chcieli. Tylko Tatarzy okazali się już słabi, Hanat był słabnący i wtedy kozacy wybrali nowego pana. Myśleli, że narzucą im swoją wolę i wybrali zwierzchnictwo Moskwy. Jak przyjechał delegat cara, żeby podporządkować sobie hetmanat, czyli kozaków, to panowie pułkownicy, panowie Rada Kozacka zaczęli przedstawiać swoje oczekiwania, swoje żądania, na co Moskwa się musi zgodzić. I przedstawiciel państwa carskiego tupnął nogą, wyzwał ich od różnych, mówi, raby takie owakie, na kolana psy, bo car z takimi jak wy pertraktować nie będzie. I poszli w niewolę do Moskwy, do Rosji. Nie chcieli Polski. Z Tatarami nie bardzo wyszło, bo Tatarzy byli słabnący, już mniej zainteresowani. W związku z tym poszli w niewolę do Rosji, do tej dużej Rosji, oni jako mała Rosja. Bo tu czyli najbliższą więź, tą właśnie współmierność, czyli prawosławie, system wartości, dla nas antywartości, zupełnie inny system moralny i zupełnie inne traktowanie przeszłości. I teraz jak my dzisiaj chcemy budować coś wspólnego z ludźmi, którzy tej przeszłości albo nie znają, a jeśli znają, to ją całkowicie wypaczają i nas oszukują, to jak to ma wyglądać, takie państwo? Jeśli dwa elementy do siebie całkowicie nie pasują, można coś z tym zrobić? Oczywiście nie. Czy była możliwość załatwienia
z Ukrainą, tą współczesną, dzisiejszą sprawę, o której mówimy, sprawę ludobójstwa, tej najbardziej newralgicznej. Nie budowy wspólnego państwa, bo to możemy o tym zapomnieć, ale czy można było znaleźć płaszczyznę, na podstawie której można było z nimi rozmawiać? Czy w ogóle było takie wydarzenie w historii tej obecnej Ukrainy, że była podstawa do rozmów? Było czy nie? Było. Kiedy? Nie, nie, wtedy nie było Ukrainy. Na początku. Ukraina powstała pod koniec 1991 roku. Pierwszym prezydentem tej nowo powstałej Ukrainy, postsowieckiej, a tak naprawdę to jeszcze cały czas sowiecki, był Leonid Krawczuk, czyli notab komunistyczny, który został wybrany na ich prezydenta. I on na początku lat 90. powiedział coś takiego. To był zjazd historyków ukraińskich, gdzie następowały te próby rozliczeń z przeszłością. Wtedy to jeszcze było możliwe. On powiedział tak. Nie ukrywamy i nie przemilczamy. W czasie II wojny światowej ukraińscy szowiniści zabili około 500 000 Polaków na Kresach Wschodnich przedwrześniowej Polski. Również przez kilka lat po wojnie płonęły polskie wsie i ginęli ludzie. Szowinizm ukraiński to wyrzut na zdrowym ciele ukraińskiego narodu. To wyrzut naszego sumienia względem narodu polskiego. Była podstawa do rozmów. Strona polska tego nie podjęła, strona ukraińska się tego całkowicie wypiera. Co mamy? Z przeszłości. Mogą wziąć Petlurę, nie biorą. Dlaczego? Bo był słaby. On był dla nich nijaki. Mogą wziąć z przeszłości, z wcześniejszej, Chmielnickiego. Nie, bo oddał kozaków Rosji. Mogą wziąć Mazepę, który mógłby być ich bohaterem narodowym. Ale nie, bo on miał przezwisko Lach, bo to był Polak, tylko skozaczony. To też nie. Ale Bandera, o, to jest wzór do naśladowania. I mamy symbol zbrodniarza, który przed wojną przecież dokonał kilkunastu morderstw. Mordowany przedstawicieli państwa polskiego. On był skazany na karę śmierci. Nie wiadomo z jakiego powodu został ułaskawiony na dożywocie. Później wyszedł z więzienia, jak wybuchła wojna. I jest symbolem całego tego ruchu ukraińskiego, antypolskiego i symbolem kolaboracji z Niemcami. To jest bohater. Na polskiej szkole we Lwowie ulica, przy której ta szkoła stoi, została przemianowana na ulicę Romana Szuchewycza, czyli dowódcę ukraińskiej powstańczej armii i wisi tablica jemu poświęcona. Na pośmiewisko, na to, żeby nas jeszcze bardziej drażnić. Czyli ludobójca jest symbolem tych relacji z Polską. Jakie to są relacje, jeśli nam się wpiera, że my musimy uznać ich bohaterów, bo oni inni nie mają? Przedstawiciele obecnego państwa, obecnego Sejmu, mówią wprost, taka marszałkini, czy marszałkówka, czy nie wiem, jak oni lubią się teraz nazywać, ona twierdzi, że musimy to uznać, bo oni nie mają innych bohaterów. A co to znaczy, że oni nie mają innych bohaterów? To ja to muszę uznać? To niech nie mają żadnych. Niech zaczną od zera. Ale nie muszę uznać ludobójców za wspólnych bohaterów naszej wspólnej, rzekomej przyszłości. To SS, o którym mówiłem, to wygląda tak. To są zaproszenia na różnego rodzaju spotkania, gdzie akcja Wisła jest w dwóch błyskawicach, symbolach niemieckiego nazizmu. W Polsce. Nie gdzieś za granicą, nie w jakimś innym mieście. Czyli jeśli można to robić, to można też posunąć się krok dalej. Jak można krok dalej, to można 2, 3, 4, 5 kroków dalej, bo strona polska ustępuje. Strona polska się na wszystko zgadza. A mamy na przykład problem, bardzo bolesny moralnie, Polaków w Kazachstanie. Znaczy nie tych wywiezionych wtedy, bo to są lata 30. z operacji Polski NKWD, później tam jeszcze dosiedlanych przy tych wywózkach z Kresów 39-41. Tam chętnych do powrotu, tych potomków, tych rodzin, często wielu z nich nie mówi po polsku, tam nigdy nie było polskiej szkoły, nie było polskich parafii. Oni przechowywali tą tradycję, że są Polakami, czy w nazwiskach, w imionach, czy w jakichś dokumentach osobistych, bo często to im się udało zachować. I my nie jesteśmy w stanie ich ściągnąć do Polski. Jeśli oni są zrzeszczeni, tak jak nam się zapowiada, to oni się mogą spolszczyć. Ich dzieci pójdą do polskich szkół. I oni bardzo chętnie chcą być Polakami. Oni do Polski tęsknią. Ale Polski na to nie stać. Kto to powiedział? Wiceminister obecnego
rządu, bardzo niedawno. Polskich repatriantów nie opłaca się sprowadzać do Polski, bo są za drodzy w utrzymaniu i nie znają języka. Czyli ci, których ściągamy, te miliony ludzi, to są tani w utrzymaniu i znają polski język. Tu można, a tych nie. Tak jak mówię, to starsze pokolenie, tam już wychowane, rzeczywiście zruszczone, jest takie, jakie jest, ale to nie jest ich wina. Polski nie było, nie było polskich szkół, nie było polskich parafii, ale oni polskość zachowali. Przekazali to swoim dzieciom i wnukom. I one chcą do Polski wracać. Z kilku powodów. To jest nie tylko sentyment, że jesteśmy z pochodzenia Polakami, ale jak powstał niepodległy Kazachstan. Dla ludzi tam mieszkających każdy biały, mówiący językiem słowiańskim, to jest kacap, to jest Rosjanin. To jest wróg, to jest okupant. Więc Polacy są traktowani jak Rosjanie, czyli jak okupanci. I tam nie będą mieli lekkiego losu. Nie zmienią koloru skóry i wyglądu, nie staną się Kazachami, będą obcy. A w Polsce, nawet jeśli są mieszani, to nic im się tu nie stanie. Będą traktowani bardzo, bardzo przyjaźnie. Ale Polski na to nie stać. Na kilka tysięcy ludzi nas nie stać. Jeśli nas nie stać, to kogo stać? Niemcy swoich ściągnęli. Wszyscy inni swoje mniejszości ściągali. I to bardzo szybko, na wielką skalę. A my? Nie. Problem z każdą rodziną z Kazachstanu. Żeby znaleźć dla niej miejsce gdzieś w samorządzie, jakieś mieszkanko, jakąś pracę, miejsce dla dzieci do szkoły, cokolwiek. Taki problem. A tu miliony, które się przelewają przez polskie państwo, mają od razu warunki zupełnie inne. To można. Z mniejszościami, tą szczególnie ukraińską, mamy także ten problem. To jest zjawisko, które znajduje się opisane w dokumentach polskiego podziemia niepodległościowego z tamtego terenu. W dokumentach przede wszystkim delegatury rządu. Ja przedtem tych dokumentów znałem mało, często wtórnie, w jakichś publikacjach, w jakieś fragmenty cytowane, ale w ostatnich latach starałem się przeczytać wszystko, co na ten temat jest zgromadzone. I obraz tego jest po prostu straszny. Są informacje delegatury rządu, że już od końca 1943 roku, a szczególnie w 1944, na masową skalę ludność ukraińska, szczególnie młodzi, silni, ci, którzy kolaborowali z Niemcami, szukali możliwości zalegalizowania się jako Polacy. Zdobywanie dokumentów, fałszowanie dokumentów osobistych, przypisywanie sobie polskości, często także napady w miastach, no głównie we Lwowie, na upatrzone osoby, żeby zdobyć ich dokumenty, uzyskać nową tożsamość. I to były ostrzeżenia. Ostrzeżenia delegatury rządu, że taka praktyka ma miejsce, że atakują młodych Polaków, zabijają, zabierają dokumenty i w jakim to jest robione celu. W związku z tym musimy się liczyć, że po wojnie nawet w centrum państwa wielu Ukraińców mających nawet bardzo ciężkie zbrodnie na sumieniu grywać się będzie pod polskimi dowodami osobistymi. To się stało. Ileś tam tych tysięcy, nie wiadomo ile, czy kilkanaście tysięcy, przyjechało jako polscy obywatele, jako Polacy z pochodzenia. Uzyskali polskie obywatelstwo i w Polsce Ludowej znakomicie się urządzali. Przesiedleńcy stamtąd oczywiście do partii bardzo chętnie się zapiszą, co im to na tym nie zależy, więc stawali się tą nową lokalną elitą komunistyczną. A później wypłynęli jako mniejszość ukraińska i działają w tej chwili bardzo ostro, zdecydowanie są bardzo dobrze zorganizowani. I to nie jest jeden czy dwa dokumenty. Tego jest oczywiście wiele. Skoro tak było, to jak to jest możliwe, że polskie państwo przez te kilkadziesiąt lat nie zdobyło się na to, żeby takich ludzi wyłuskiwać, nie wszystkich, bo to się pewnie nie da, ale wyłuskiwać, sprawdzać wstecz, bo jeszcze można, i tych ludzi ująć w jakąś ewidencję, że to jest potencjalna piąta kolumna antypolska. Tego nie ma. A skoro nie ma, to znowu, oni są całkowicie bezkarni. Natomiast na tym tle widać bardzo drażliwą i bardzo przykrą sprawę, że Polacy obecnie się odwracają na rozkaz z góry od Węgrów, od Viktora Orbana. O, to ta ruska onuca, bo gaz i ropę u nich kupuje. Orban powiedział Unii Europejskiej,
dacie nam gaz, dacie nam ropę, to my z dnia na dzień rezygnujemy, nie będziemy od Rosji kupować, ale my musimy czymś Węgry ogrzać, musimy mieć paliwo dla przemysłu węgierskiego, bo to musi wszystko działać. No my tego nie mamy, to ja będę kupował u Ruskich. Niemcy kupują, nic im za to nie jest, a jemu nie wolno. A my to już szczególnie, jako pierwsi zawsze wychodzimy przed szereg, uważamy, że my jesteśmy inni i w ten sposób gdzieś coś uzyskamy. Nic poza potępieniem i później poza represjami, to nic takiego nie uzyskamy. To nikogo nie będzie obchodzić. Natomiast byłem właśnie ostatnio na Węgrzech, widziałem to z bliska. Tak jak w Polsce, w Warszawie szczególnie, tam gdzie mieszkam, widzę samochody, które kosztują kilkaset tysięcy złotych, a nawet dwumilionowe, jak najnowszy Rolls-Royce. Wychodzi para Ukraińców 30-paroletnich, przed urzędem dla cudzoziemców tam się rejestrują, PESEL 500 plus coś tam jeszcze i stoi samochód na ich rejestracji. I sprawdzam markę, pytam kolegów, ja jestem niejeżdżący, ale pytam, ile to kosztuje. Oni tam parę chwil w internecie sprawdzają, mówię, proszę bardzo, 2 miliony samochód, uchodźcy stamtąd. Wracają takim samochodem, nie postrzelani, nie samochód nie poobijany, oni ubrani, złote łańcuchy jak na kozie u Rosiewicza, na złotym na łańcuchu. I pokazują nam, że takie sytuacje mają miejsce niejednostkowo. Bo tych samochodów w Warszawie, nie mówię na prowincji, nie wiem jak to jest, może tu są biedni Ukraińcy, pewnie są, bo przecież nie tylko ci najbogatsi wyjechali, ale ci najbogatsi najbardziej rażą, najbardziej wchodzą w oczy. Dlaczego tego nie sprzedadzą? Dlaczego nie przeznaczą tych pieniędzy na obronę Ukrainy? I wielokrotnie spotykałem się z reakcjami, że oni się śmieją, jak mi się to mówi. Ludzie w wieku wojskowym, widać, że wysportowani, sylwetki pewnie po służbie wojskowej siedzą tutaj, ale tam na wojnę jechać nie chcą. Polscy ochotnicy jadą. Natomiast oni, ci tu przebywający, nawet sami Ukraińcy szacują, że to może być nawet kilkaset tysięcy ludzi, a na pewno kilkadziesiąt, które unikają poboru, unikają wojska. U nas są bezpieczni, pod ochroną. U nas można. Natomiast w Budapeszcie, na Węgrzech, ani jednego takiego samochodu, na ulicy nie ma języka ukraińskiego. Dlaczego? Bo tam są uchodźcy. Są traktowani jak uchodźcy, a u nas jako szczególni goście. U nas są wszędzie, jak się chodzi po galeriach handlowych w Warszawie, w najlepszych sklepach, wystarczy popytać ekspedientek, jak nikogo nie ma. Jakie rzeczy kupują, za ile? No mówią, przeciętne zakupy to 2-4 tysiące złotych. Dziękuję bardzo. Kurtka 2 tysiące, buty 1000. Ja takich rzeczy nie noszę, ja takich rzeczy nie kupię, bo mnie nie stać. Ale uchodźca z wojny jest człowiekiem widocznie bogatym. Jego stać. A jak przenikają przez granicę? Oni sami o tym mówią. Wziadka. 500 dolarów i jesteś w Polsce. I już, masz legalny pobyt jako uchodźca. Natomiast tu chciałbym tu szczególnie podkreślić zjawisko, które też pokazuje stosunek Węgrów podczas okupacji. Węgrzy byli w sojuszu z Niemcami. To było coś dla nich zupełnie naturalnego. Zostali sami w środku Europy, otoczeni przez państwa, które kolaborowały z Niemcami, nie mieli praktycznie wyjścia. Możemy na to patrzeć tak czy inaczej, w każdym razie to był fakt. Ale Polacy na Węgrzech, uciekający z terenów okupowanej Polski, byli przyjmowani bardzo przyjaźnie, otoczeni opieką, nie byli wydawani Niemcom, nie byli przez Węgrów mordowani. Słowacy to robili. Wyłapywali polskich kurierów, wyłapywali Polaków przenikających przez, próbujących przedostać się przez Słowację i byli oddawani w ręce gestapo, byli mordowani. Węgrzy tego nie robili. I znalazłem też bardzo specyficzny dokument, który mówi o ich zachowaniach podczas okupacji. Na terenach, tam gdzie dokonywała się eksterminacja ludności polskiej, tam gdzie się pojawili Węgrzy, miało miejsce następujące zjawisko. I to też jest opisane przez delegaturę rządu na kraj. W akcji pacyfikacyjnej posługują się Niemcy w dużym zakresie formacjami pomocniczymi, składającymi się z innych narodowości. Dużą rolę w walce z bandami odgrywają Węgrzy. Bandy to są Sowieci. Według wiadomości otrzymanych ze Lwowa, pochwyceni przez Węgrów członkowie band ukraińskich sprowadzani są do Lwowa. Na ulicach Lwowa widzi się takie grupy pod eskortą Węgrów.
Eskortowani mają ręce powiązane drutem kolczastym, a wielu z nich ma do rąk przywiązane siekiery, widły i tym podobne, to znaczy narzędzia mordu, z jakimi zostali ujęci. Chociażby tylko za to należy się Węgrom, w moim rozumieniu, jak największy szacunek. I przerażające dokumenty stamtąd ludności polskiej, Polaków tam mordowanych, często ostatni list od tych ludzi, którzy za chwilę stracą życie, jest po prostu wstrząsający. List młodej kobiety, to są kiwerce. Ona ma dwoje czy troje małych dzieci. Mąż gdzieś odcięty, już do niej nie dotarł. Prawdopodobnie może nawet już nie żyje. Ona zostawiła list, który nie był oczywiście wysłany pocztą, bo to nie funkcjonowało, a ten list przetrwał wojnę. Znalazł się polskiej dokumentacji z tamtego terenu. I on opisuje, co się dzieje, że w dzień jeszcze jako tako można wytrzymać. Ludzie są zorganizowani. Później idą do domu, zamykają się i każdy czeka na swój los. I on pisze też, każdą noc drżę, czekam, nie śpię, że przyjdą po mnie i po moje dzieci. Ja stąd nie wyjdę. I znamienne zdanie. Ale później męczcie ich tak, jak oni nas tutaj męczą. Testament osoby, która wkrótce zostanie zamordowana. Nie mówię, że mamy się mścić, nie mówię, że mamy robić to, co oni robili, ale mówić prawdę to też jest forma zemsty i forma sprawiedliwości, bo wymiar sprawiedliwości jest zemstą, tylko jest ujętą w pewne ramy. Jeśli łapiemy zbrodniarza, skazujemy go na dożywotnie więzienie czy 25 lat więzienia, to jest zemsta. Przecież to nie jest tak przyjazny wobec niego. Zemsta na to, za to, na tym człowieku, za to, co zrobił. Ale zemsta ujęta w ramy prawne. A co mamy dzisiaj na przykład na Ukrainie? Sami pokazują te obrazki. Rosyjskojęzyczni, albo uznani za kolaborantów, albo prawdziwi kolaboranci, to są samosądy. Wymierzają to sami. Jeszcze to filmują, wrzucają to do internetu. To są zbrodnie wojenne. To, że robią, to jest jedno. To, że się tym szczycą, to znowu mamy to, co z przeszłości, no bo nie mają innych bohaterów. To ma być bohaterstwo? To w takim razie dziękujemy bardzo. Tak być nie powinno. I wreszcie te zachowania, które znowu bolą, bo to jest wymiar sprawiedliwości w Polsce. Trudno nazwać to polskim wymiarem sprawiedliwości, skoro są takie postawy. Przedstawiciele społeczności ukraińskiej na ziemiach polskich obecnie, czy sprzed wojny, czy teraz w ciągu tych ostatnich miesięcy podczas wojny, bardzo często demonstrują i okazują nam pewną formę pogardy, nawiązując do symboliki banderowskiej, czyli flagi UPA, symbole, hajlowanie i tak dalej. I teraz próby ścigania ich od strony prawnej, zgłaszanie tego do polskiej prokuratury, kończy się tym czymś takim, że te sprawy są umarzane. Dlaczego? Rzeczpospolita nie może ścigać za propagowanie postaci Stepana Bandery, gdyż poza działalnością terrorystyczną zajmował się on również pracą organizacyjną, działalnością społeczną, w tym sportową, a także propagandą, również w zakresie dozwolonym przez prawo. Czyli jeśli Adolf Hitler malował obrazki, landschafty, to nie bierzemy pod uwagę tego, co robił, czego jest symbolem, tylko przecież to był artysta. To trzeba go potraktować inaczej. Można, tu i teraz, w polskim państwie, mamy takie zachowanie. To się nazywa, można powiedzieć w ten sposób, że jesteśmy coraz mniej u siebie. Bo tak rzeczywiście jest. U siebie jesteśmy, tak, wszystko, ale coraz mniej u siebie, że jest jeszcze coś poza nami i ponad nami. I podobnie jest w odniesieniu do Niemców, do zbrodniarzy niemieckich. To jest przypadek pana, którego ojciec był w Armii Krajowej. Później został przez Niemców zamęczony. To jest człowiek wiekowy. On szukał dokumentów, trochę znalazł, co się z jego ojcem stało i wnioskuje do prokuratury Instytutu Pamięci Narodowej w jednym z ośrodków terenowych o wyjaśnienie tej sprawy do końca. Prokurator mu odpowiada w tym piśmie, że chodzi o zbrodnie nazistowskie. No i człowiek się wściekł. Mówi, jakie zbrodnie nazistowskie? To zrobili Niemcy. To nie byli naziści, a prokurator odpowiada mu następująco. Za nieuprawnione traktuję zarzuty, jakoby pracownicy oddziałowej komisji krzewili propagandę pułkownika Geylena, zmierzającą do zrzucenia z Niemiec odpowiedzialności za zbrodnie. Informuję,
że prokurator używa w swoich decyzjach procesowych sformułowań prawnych, a te stanowią o zbrodniach nazistowskich. Na to wskazuję, że określenie zbrodnie niemieckie w odniesieniu do tych zbrodni jest niezgodne z faktami historycznymi, bowiem odnosi się do narodowości sprawców, tymi zaś w równym stopniu byli Austriacy oraz osoby innych narodowości, które zdecydowały się na współpracę z III Rzeszą Niemiecką. To mogli być Polacy na przykład, więc naziści to jest ta kategoria, w której wszyscy się rozpływają. Różnicowanie sprawców ze względu na ich narodowość nie wydaje się dopuszczalne w demokratycznym państwie prawa, jakim jest Rzeczpospolita Polska. Czyli jedwabne zrobili Polacy, ale naziści to nie są Niemcy. I także Bandery i ludzi z tym kultem związanych ścigać nie można, bo przecież Bandera był sportowcem i działaczem jakimś tam społecznym. W związku z tym to wszystko inne jest tak jakby mniej ważne, albo nieważne, albo wcale tego nie było i nie bierzemy tego pod uwagę. Dokąd my w tym wszystkim zajdziemy? Co możemy zrobić tu i teraz, dzisiaj? Mamy przepływ przez polskie terytorium, tej tak zwanej III Rzeczpospolitej, już prawie 8 milionów ludzi ze wschodu, Ukraińców. I cały czas ten przekaz. No, jak my tu nie wyprujemy sobie żył, to Ruski stanie na naszej granicy na wschodzie. Pan to jest ruska onuca, pan tego nie rozumie. Tam ja rozumiem, tylko ja się pytam, dlaczego granica z Rosją dzisiejsza jest dłuższa niż obecna z Ukrainą, gdzie Ruskich jeszcze nie ma i długo prawdopodobnie nie będzie, a może nie będzie wcale, bo ta wojna się kiedyś skończy. Wiadomo, jak się wojny kończą. Niemcy czy Zachód wrócą do handlu. Ropa, gaz i złoża surowców rosyjskich będą im potrzebne. Będą robili interesy na wielką skalę, a my, jako ten przodownik w Europie, wysunięci przed szereg, przed wszystkich, zapłacimy cenę większą, niż tam się wydaje. Żadnej granicy z Ruskimi nie mamy. A Kaliningrad, a Białoruś to jest przecież część tak naprawdę Rosji. Związek Białorusi i Rosji to jest państwo związkowe, które jest uznawane w świecie, przynajmniej było od strony formalno-prawnej, bo to była dobra wola, umowa dwóch stron. Czyli granica z Rosją dzisiejsza, z Polską jest dłuższa niż granica z Ukrainą, czyli potencjalna granica z Rosją, gdyby Rosja panowała całą Ukrainę, co nie grozi ani nam, ani Ukraińcom, ani wszystkim innym, bo tak jak mówię, ta wojna się wcześniej skończy. Jak się skończy, to dopiero zobaczymy. Ale nie tak, jak to się tym wszystkim propagandystom wydaje. W związku z tym nie ma czegoś takiego, że walczymy dlatego, że Ukraina walczy za nas. Gdyby była taka możliwość, że to Polska byłaby napadnięta, a oni musieliby zająć stanowisko, to dam sobie głowę uciąć, że na pewno by w naszej obronie nie wystąpili. To pokazała historia. To jest nie tylko okres I Rzeczpospolitej, nie tylko te bunty kozackie, nie tylko rzeź Humania, czy po kolei w tych wszystkich powstaniach, jak Rzeczpospolita spływała krwią, ale mamy po 1917 roku Kresy Wschodnie. Olbrzymia populacja polska tam jeszcze mieszkająca. Nawet w Kijowie to było miasto w znacznym stopniu polskie. Inteligencja kijowska była polska. Język polski było słychać w ogródkach tych kawiarnianych, w operze, w teatrze. Polska inteligencja zajmowała te przodujące stanowiska, bo tylko Polska była w służbie rosyjskiej, ale to byli sędziowie, adwokaci, notariusze, to byli Polacy. I w 17 roku następuje rzeź. Rzeź tych Polaków tam mieszkających. Kto to robił? No właśnie, do tego wracamy. Wstrząsająca broszura. Dni, krwawe dni Złoczowa. To też jest początek tej rewolucji, wojny domowej. Opisana tylko jedna miejscowość, co Ukraińcy wyrabiali z Polakami. A tych miejscowości było bardzo wiele. Czyli to wszystko się ciągnie, ciąży nad naszą historią, ciąży w taki sposób, że przynajmniej powinniśmy to poznać. Powinniśmy wiedzieć, po co, żeby sobie rozszerzać horyzonty. Jeśli zajmujemy stanowisko w jakiejś sprawie, a nie mamy wiedzy, to można z nami robić wszystko. Można przysłowiowo wodzić nas za nos. I to się dzieje. Druga strona to robi. Nie pozwólmy sobie wchodzić na głowę. Mówmy tak, pomoc humanitarna jest oczywista. Zostaliście napadnięci, uznajemy, to jest oczywiste. To jest wojna. Ale traktowanie tych ludzi ponad to, co robi Europa, to na przykład się dzieje z Ukraińcami w Niemczech. To są wyrzucani, są wypędzani. To się dzieje z Ukraińcami w Szwecji.
Szwedzi mówią tak, no pomagamy, wszystko w porządku, ale waszym obowiązkiem jest uczyć się języka i iść do pracy. Macie się sami utrzymywać. Czy ze strony polskiej jest taka postawa, że macie się uczyć języka i iść do pracy? Nie, to Polacy mają się uczyć języka. To polskie dzieci mają się uczyć po to, żeby dzieciom ukraińskim nie było przykro. Warunki zupełnie odmienne. Odmienne i niezwykłe. Ale to wszystko nas ma kosztować kilkadziesiąt, a może 100 miliardów złotych. Olbrzymie pieniądze, które przynajmniej częściowo można było przeznaczyć na coś innego. Na co? W tej chwili robimy takie rozpaczliwe zakupy łapu-capu. Trochę tu, tu armatę, tu nabój, tam pocisk, tam jakiś samochód ciężarowy kupujemy. Tak, bez ładu i bez składu. Później jest kwestia części zamiennych, obsługi, serwisu. A gdyby część tych pieniędzy przeznaczyć na rozbudowę zaplecza naukowo-technicznego dla polskiego przemysłu zbrojeniowego. Polska ma tradycję i Polska ma możliwości. Nie jesteśmy narodem gorszym od innych. Proszę zobaczyć Korea Południowa, jaką jest potęgą militarną. Dlaczego? Bo pracuje na własną rzecz. Natomiast Polacy nie mają przemysłu motoryzacyjnego, nie mają przemysłu elektronicznego. Przemysł chemiczny w znacznym stopniu zniszczony. Balcerowicz jest tu noszony na rękach, no nie przez nas, ale noszony na rękach jako bohater narodowy, bo jakie on miał wielkie osiągnięcia, co on nie zrobił, co on nie wymyślił. W krajach, gdzie nie było Balcerowicza, jest znacznie lepiej niż u nas. U nas sprzedawano za bezcen dobro narodowe. I on jest tego symbolem. I on jeździ po kraju, organizuje różne wiece, spotkania. Nawet po szkołach podobno jeździ dziadek Balcerowicz i tłumaczy dzieciom, jaki to liberalizm jest dobry. A kiedy on był liberałem? Będąc tyle lat członkiem partii komunistycznej, on się tego z siebie nie wyzbył. Całe wykształcenie, cała formacja umysłowa u niego jest komunistyczna. I on nie jest żadnym profesorem, a wszyscy go tak tytułują. Dlaczego nie jest profesorem? To jest doktor habilitowany. Dokładnie to się tak nazywa. Dlaczego nie jest profesorem? Nie dostałby od Komorowskiego takiego tytułu? Dostałby. Od Kwaśniewskiego? Od Wałęsy wcześniej? Wszyscy by mu dali, ale nie spełnia elementarnych wymogów do profesury. Jakich? Nie ma dorobku naukowego. Taki wielki uczony nie stworzył, proszę jakąś jego publikację wymienić. Jedną, książkę. Może ktoś z Państwa zrobić? Ja też nie. Dlatego nie jest profesorem. Ale tak jest traktowany i tak jest pokazywany. Dajemy sobie wpierać, że my jesteśmy kimś gorszym. Że cała nasza historia, nasza tradycja jest do potępienia. A to powstania robimy bezmyślne, a to w wojnie w 1939 roku tam niepotrzebnie się broniliśmy, a później było jakieś polskie państwo podziemne, a już nie daj Boże po wojnie, po 1944 roku z tymi komunistami, to przecież bandy były jakieś, które walczyły z ludźmi, którzy odbudowywali kraj. Komuna budowała nam pałace kultury, a co robiła reakcja? Strzelała do nich za węgła. To jest oczywiście nieprawdą. Dawne wychowanie patriotyczne nie istnieje. Dlaczego w 1939 roku Polacy tak się zachowali? Mając przegraną, mając pewność, że przegrają. Bronili się. Dlaczego? Bo tego wymaga między innymi honor. To jest rzecz zupełnie naturalna. Jeśli będę napadnięty przez bandziorów, wiem, że nie mam szans, to pierwszy naturalny odruch jest bronić się. Jeśli kobieta jest napadnięta w parku przez jakichś bandziorów, wiadomo co jej grozi, to nie kładzie się na ziemi i mówi, bierz ta co chce ta, jak owsiak. Tylko będzie się broniła, nawet kosztem swojego zdrowia, a nawet kosztem życia. Dlaczego? Bo to jest godność, to jest honor. My chcemy się bronić, nie chcemy ulec przemocy. A nam się wmawia, że to wszystko, co mamy w historii, jest złe i głupie. Tu chciałbym się odwołać do wybitnego polskiego kapłana, mocno zapomnianego, ojca Innocentego Marii Bocheńskiego. To był dominikanin, dzisiaj tak jak mówię, zapomniany. On po wojnie był na emigracji, w związku z tym dlatego nie jest tu propagowany. My tu mamy jakichś księży patriotów nowego sortu i tym podobnych, jakichś tajnych współpracowników honorowanych ponad wszystko. Natomiast tych prawdziwych, dobrych kapłanów nie ma i dlatego Kościół jest tak łatwo niszczony. Ojciec Bocheński napisał wiosną 1939 roku coś takiego. Jeśli chodzi o przyszłość narodu, mimo wszystko, co mogą opowiadać praktyczni, pozytywistyczni, a właściwie bardzo niepraktyczni, nie orientujący się w historii myśliciele, utrata niepodległości nie jest najgorszym złem dla narodu.
Dużo gorzej jest, gdy razem z niepodległością ginie to coś zupełnie nieuchwytnego, co przecież stanowi siłę i wielkość tego narodu w dziejach, jego mit narodowy. Śmiercią dla narodu nie jest utrata niepodległości, ale właśnie utrata jego mitu, wyrobienie sobie przekonania, że ideał narodowy nie jest wart zachodu, że właściwie ten naród to nic takiego wielkiego. Kiedy się takie przekonanie wyrobi i okaże się na podstawie historii słuszne, to jest śmierć i koniec. I tak dalej. To samo mówił jeszcze bardziej dobitnie i wyraźnie ksiądz prymas Stefan Wyszyński, dzisiaj błogosławiony Kościoła katolickiego. Wypowiedzi jego o Powstaniu Warszawskim, o II wojnie światowej, o ofiarach, które były konieczne, których nie wolno nam w żaden sposób potępiać, bo ja wtedy nie byłem, ja z tymi ludźmi nie żyłem. Jeśli poszli do powstania, to nie dlatego, że ktoś ich batem nagonił, tylko chcieli. Oni chcieli wolności, nawet przez moment, nawet na krótko, nie zdawając sobie sprawy, jaki będzie efekt, wynik tego wszystkiego. A dzisiaj ci wszyscy mlaskacze telewizyjni siedzi sobie przy kawie, przy Coca-Coli, nie, to panie, tamten Zychowicz to mądry, on prawdę napisał, że to wszystko jest niepotrzebne, a to jest potrzebne i ten człowiek wtedy puchnie, on nie wie co powiedzieć, nic. Spodnie rurki, 10 kolczyków wargi, gwóźdź w łeb, za przeproszeniem, gdzie można jakąś ozdobę powiesić i usia, siusia, cepeliada. Jest fajnie, bo można kupić kawę latte, można wege zjeść, coś tam wege zatańczyć i to jest ten właściwie ich cały świat. A to wszystko, co jest nasze, co przez 1000 lat dawało nam trwanie jako narodu, jest w bardzo szybkim tempie niszczone. Co z nas zostanie? Atom, zbiór zatomizowanych jednostek, które w ogóle nie będą się przyciągać. Będziemy zbiorowiskiem, które nie będzie miało racji bytu. I te zachowania grożą tym, że przestajemy być sobą. Staniemy się bardzo łatwym łupem dla wielu różnych hochsztaplerów. I to nam grozi. To jest właśnie ze strony mniejszości. Mamy tą mniejszość żydowską, która cały czas twierdzi, a ty to Polacy byli źli, paskudni, jak ich tam potwornie prześladowali. Ale przecież jakie było stanowisko strony żydowskiej podczas wojny? Eksterminacja Żydów jest faktem. Polacy tego nigdy nie kwestionowali. Wprost przeciwnie, jako pierwsi i przez długi czas jedyni informowali o tym świat. Co nas za to spotkało? Zarzut antysemityzmu. Bo Polacy to powinni zębami tory kolejowe przegryzać, żeby pociągi do Auschwitz nie jechały. No dobrze, stań Żydzie przy tym pociągu, przy tych torach i przegryź te tory. Pokaż, jak to się robi. To wtedy my pójdziemy twoim śladem. Oczywiście to jest rozumowanie do absurdu, ale tak to wygląda. I gdy społeczność międzynarodowa żydowska była informowana przez Żydów krajowych, że giniemy, potrzebujemy pomocy, są olbrzymie fundusze syjonistyczne, które miały służyć wykupowi ziemi z rąk Arabów i stworzenia państwa Izrael, które są w tej chwili nieczynne. Pomóżcie nam, przekażcie na pomoc, na żywność, na leki, przynajmniej tyle. Co usłyszeli? Yitzhak Greenbaum, przedwojenny poseł na Sejm w II Rzeczpospolitej, później jeden z przywódców i założyciel państwa Izrael, powiedział tak, jedna krowa w Palestynie jest więcej warta niż wszyscy Żydzi w okupowanej Polsce. To my mamy dać siebie więcej niż oni. To my mamy sami siebie potępiać, kiedy oni się tym szczycą, że tak się zachowali. On nie został potępiony po wojnie za takie zachowanie. Tak jak mówię, to był jeden z założycieli państwa, ich bohater narodowy, ich wzór. Uczmy się od innych, uczmy się szanować sami siebie, bo nikt nas z zewnątrz szanować nie będzie. 100 lat temu Roman Dmowski zrobił rzecz niezwykłą. Wymyślił rzecz następującą. Jakbym się zachował, gdybym był wrogiem Polski? Gdybym chciał Polsce zaszkodzić? Twórca niepodległej Rzeczpospolitej, wizjoner na skalę nie 100 lat, ale setek lat, autor potężnego politycznego piśmiennictwa polskiego, bez odpowiednika tej samej klasy, bo nie ma nikogo takiego, kto by takie rzeczy opisał i w takiej formie to ujął. Człowiek, który decydował o losach polskich we Francji, w Wersalu i był jednym z sygnatariuszy traktatu razem z Ignacym Paderewskim, chciał pokazać od drugiej strony, nie to, że jestem Polakiem, że pracuję dla Polski, ale gdybym był wrogiem Polski,
gdybym był szkodnikiem? Co bym wówczas zrobił? I napisał tak. Uważam to za rzecz bardzo pożyteczną. Zastanowić się od czasu do czasu, co bym zrobił, gdybym był wrogiem Polski. Gdyby odbudowanie Polski było mi niedogodne i gdyby mi chodziło o jej zniszczenie. Otóż przede wszystkim używałbym wszelkich wysiłków, nie żałował żadnych ofiar na to, żeby nie dopuścić do zapanowania w kraju zdrowego rozsądku. Żeby postępowaniem Polaków nie zaczęła kierować trzeźwa ocena stosunków i położenia ich państwa. Utrzymywałbym w Polsce na swój koszt legion ludzi, których zajęciem byłoby szerzenie zamętu pojęć, puszczanie w obieg najrozmaitszych fałszów, podsuwanie najbardziej wariackich pomysłów. Ilekroć bym zauważył, że Polacy zaczynają widzieć jasno swe położenie i wchodzić na drogę naprawy stosunków i do wzmocnienia państwa, natychmiast bym robił wszystko, żeby odwrócić ich uwagę w inną stronę. Wysunąć im przed oczy jakieś nowe idee, nowe plany, wytworzyć jakiś nowy ruch, w którym by rodząca się myśl zdrowa utonęła. Czyli stworzyć agenturę i tą agenturę tak wykształcić, żeby ona nadawała nam kierunek. Co mamy dzisiaj w Polsce? Wszystko to chcemy zrobić, co ma być zdrowe, naprawą państwa, jest odsuwane w cień. I to jest właśnie ten przykład działania agentury. Wymyślają nowe rzeczy. Macie się zająć tym, macie się zająć tamtym, macie wartości europejskie. No, z Unii to my wyjść nie możemy, bo Unia nas finansuje. Nie, Unia nie produkuje pieniędzy. Unia nie ma kopalni złota, że czerpie stamtąd te bryłki i rozdaje na lewo i prawo po uważaniu, jednym więcej, innym mniej. Unia nie ma nic. Unia ma tylko to, co z nas wyciśnie. I to później wtórnie rozdaje, ale po drodze znika co? Procent. Różnica. Oni z tego muszą też żyć. Walka o KPO. Krajowy Program Odbudowy. Olbrzymie pieniądze, miliardy leżą. Tusk tu nam nie chce dać, bo tak to by Europa dała. Nie. Czy Tusk, czy ktoś inny, oni na to nie mają wpływu. Europa nam nie chce dać i nie chce się na to zgodzić. Ale my się zgodziliśmy tak naprawdę na wszystko. Podpisaliśmy tak zwane kamienie milowe, gdzie były oznaczone punkty, co Polska musi zrealizować. I tam jest wszystko, włącznie z tą sferą obyczajową, z tymi związkami jedno tam czy dziesięciopłciowymi, jakimiś tam innymi, to wszystko jest zagwarantowane, tylko z opóźnieniem. Czy będzie jedna strona rządziła, czy druga, to wszystko jest. Ale i tak tego nie dostaniemy, bo oni mówią w tej chwili wprost, musi nastąpić zmiana władzy. Jak dacie na premiera Tuska, to my te pieniądze odblokujemy. Ale te pieniądze są pożyczką. To nie jest tak, że my dostajemy coś, co możemy wydać. Zapożyczamy się. Skoro nie chcą nam tego pożyczyć, naszych własnych pieniędzy, to możemy pożyczyć gdzie indziej, na innych rynkach. Ale trzeba mieć odwagę, trzeba mieć wizję i trzeba szukać poparcia. Mieliśmy poparcie w Europie. To były Węgry. Węgry premiera Orbana. Odtrącamy jedynego sojusznika. I zostanie w Unii, to może być dla nas katastrofa. To nie będą kamienie milowe, tylko będą kamienie młyńskie do szyi, które będą nas ciągnęły na dno. I to wszystko się dzieje na bieżąco. Niemcy wrócą do handlu z Rosją. Europa wróci do normalnych stosunków z Rosją. Tak było zawsze, jest i będzie w historii, że najwięksi wrogowie się dogadują. Tak jak Amerykanie z Niemcami po wojnie, czy nawet częściowo Brytyjczycy czy Francuzi wchodzili w te relacje. A my zostaniemy na boku. My za to będziemy musieli zapłacić gorszą cenę, inną, która nas jeszcze bardziej dotknie. Co możemy w tym wszystkim zrobić? Po pierwsze, to się uczyć, wiedzieć. Po drugie, organizować się. Na jakiej płaszczyźnie? Cywilizacyjnej, nie politycznej, bo politycznie jesteśmy tak podzieleni, że możemy sobie skakać do gardła, przegryzać gardła czy wydłubywać oczy. Ale na płaszczyźnie cywilizacyjnej, wspólny system wartości. Szukania współmierności. Mam kolegów, przyjaciół w pracy, w szkole, gdzieś tam sąsiadów, czy przyjaciół z dawnych lat, gdzieś się z nimi spotykam. Rozmawiaj o tym. Pytaj. Próbuj na nich wpłynąć. Czytasz Gazetę Wyborczą? Nie czytaj. Dlaczego? Bo to jest trucizna, która się w ciebie są. Ale oni tam fajne rzeczy piszą, albo na przykład nie. No bo oni tam dobrze piszą, rządowi przykładają. Tłumacz to cierpliwie. Jak raz, drugi, trzeci, piąty jest to nieskuteczne, to zerwij z kimś takim kontakty. Ostracyzm. Pokaż mu, co o nim myślisz i dlaczego. Wytłumacz, żeby on nie było tak, to jest zawieszony, nie wiadomo, dlaczego się obraziłeś, tylko z kimś takim,
kto posługuje się pogardą na poziomie tygodnika nie, czyli coś najbardziej obrzydliwego, to sobie można wyobrazić, nie możesz być moim partnerem w rozmowie, nie możesz bywać u mnie w domu, ja ci nie mogę podawać ręki, bo ty tak de facto jesteś moim wrogiem, jesteś tak wychowywany. To samo z Gazetą Wyborczą. Można to zrobić. Nas jest więcej, tylko my jesteśmy bierni, my jesteśmy nieruchomi i my jesteśmy leniwi. A po drugie, szukać tych związków programowych. Jeśli chcemy coś osiągnąć, chcemy coś zmienić, to w małych grupach, tak jak na przykład tu, można się spotykać raz w tygodniu przez godzinę, dwie, kto będzie miał więcej czasu i rozmawiać. Zacząć szukać porozumienia na tej płaszczyźnie ponad takiej organizacyjnej, że raz na jakiś czas jest spotkanie. Ale spotkanie wewnętrzne, spotkanie właśnie poszukiwania wartości. Co byśmy chcieli? Co jest ważniejsze? Hierarchia potrzeb, co chcemy osiągnąć. Po drugie, nacisk zewnętrzny. Mamy posłów, mamy senatorów, mają swoje punkty, które opłacamy, gdzie oni mają urzędować. Chodźmy tam i pytajmy, co zrobiłeś w sprawie jedwabnego? Co zrobiłeś w sprawie takiej, innej, jeszcze innej? Czym się tam właściwie zajmujecie? Poza obżeraniem ośmiorniczkami, popijaniem wina na koszt państwa, czyli podatnika, co jeszcze zrobiliście? Popatrzcie na ich gęby, jak oni wyglądają. Ludzie, którzy byli tacy, po kilku latach kadencji są tacy. Rosną, ale w poprzek. Dlaczego tak się dzieje? Z nieróbstwa i z siedzenia na tyłku, gdzie raz na jakiś czas zabierze głos, myśli, że błysną intelektem, a to jest poziom jakiejś jachiry, czy tego typu posłów, czy poślic, które myślą, że prowadzą działalność nawet nie na skalę państwową, ale światową. Jak może w polskim parlamencie bez wstydu zasiadać osoba, która nie zrezygnowała natychmiast z mandatu, złapana i nagrana kamerą, która robi sobie w głowie tak, a następnie tak. Jest taka posłanka. Ona tak robi. I wielu z tych ludzi jest po prostu nieobyczajnych. Człowiek nieobyczajny w towarzystwie zawsze był traktowany marginalnie. Z takimi ludźmi się nie utrzymuje kontaktu. Trzeba im na każdym kroku to okazywać. A oni brylują w przestrzeni publicznej. Oni mają spotkanie, oni chodzą po szkołach, tym biednym dzieciakom mącą w głowach, że ty nie jesteś dziewczynką. Ty tak naprawdę to jesteś chłopcem. A tak naprawdę to następny poziom to nie jesteś ani chłopcem, ani dziewczynką, tylko jesteś mutantem. I później te dzieci, biedne, pokaleczone psychicznie, kaleczą się fizycznie. Tylko psychicznie można z tych rzeczy wyjść. Ale z pokaleczeń fizycznych to się już nie wyjdzie, bo to nie odrośnie, nie przyrośnie i nie urośnie. I jeśli to są pojedyncze przypadki tego typu wynaturzeń, to można powiedzieć, to nie ma wpływ na całość, na całe społeczeństwo. Ale to rośnie. W społeczeństwach zachodnich to przestało być marginesem. To jest olbrzymia fala. To jest niszczenie dorobku cywilizacyjnego ludzkości. I ta fala w tej chwili idzie do nas. Jest walka o szkołę, jest walka o świadomość, ale ta walka nie może wyglądać tak, że my jesteśmy w tym wszystkim sami. Jeśli jest telewizja publiczna, jeśli jest ileś godzin tych programów, to ile z tego jest dla nas? Ile my możemy wykorzystać? Ile nam się daje głosu? Nic. Kiedy ja byłem ostatni raz zaproszony do telewizji? 6 lat temu, 1 marca, w Święto Żołnierzy Wyklętych. Jeszcze dziennikarka mnie przekonywała, o panie, to ja tam, żołnierze wyklęci, to my tak nie możemy mówić. Jak jej tłumaczę, o co chodzi, dlaczego jest ta nazwa, to ona tego nie rozumie. A dlaczego nie rozumie? To nie jest jej wina. Oni są niewykształceni, niedokształceni, nie uczą się, więc te programy, które oni robią, to jest tylko takie na odwal się. Coś powiem, zaproszę grono gości i tam musi być tak zwany przekrój. Czyli musi być komuł, musi być mutant obyczajowy, musi być ktoś normalny i wtedy tym mutantom i komułom daje 2/3 głosu, a ten człowiek normalny ma 1/3. I jeszcze go można w połowie zgasić, zabrać mu głos. I wtedy będzie tolerancyjny. Jak w polskim parlamencie wicemarszałkiem Sejmu może być towarzysz Czarzasty? Kto go zrobił? Partia rządząca. Jakim prawem? Mogli sobie wziąć z tych komułów, jeśli chcieli, kogoś innego. Ale nie kogoś, kto był kilkanaście lat w partii komunistycznej. Nie czynownika, nie funka, nie funkcjonariusza. A to się dzieje, tu i teraz. Tu mówimy, że jesteśmy antykomuniści, a tak naprawdę to my z nimi tak za pan brat. To jest postawa Jarosława Kaczyńskiego. Edward Gierek to był polski patriota. Oleksy
to taki średnio starszy towarzysz, ale bardzo fajny kolega i kompan. I tak po kolei można to wszystko rozbyć, spłycić. Nie ma zbrodni, nie ma przeszłości, bo tamci ludzie nie żyją, a to są ich dzieci. Ich dzieci ideowe i dzieci organizacyjne. To jest ciągłość. Jak się okazało, że my z tym nie zrobiliśmy nic, nie było dekomunizacji, to oni teraz pośpiesznie komunizują najmłodsze pokolenia. Za 5-10 lat będzie za późno, bo te roczniki wejdą w życie. One będą skomunizowane tylko na wzór zachodni, już europejski. To będzie Marks w nowym wydaniu. Też czerwony, ale z ładniejszym obliczem, bo go ogolą, kolczyk mu tam w tyłek wepną, w nos gdzieś tam jeszcze i on będzie taki swojski, będzie do przyjęcia. I te dzieciaki to wszystko kupią. One się z tym wszystkim pogodzą. A cała ta sfera, o której mówimy, sfera wartości, będzie całkowicie odrzucona. Przestarzała, niepotrzebna, jesteśmy nietolerancyjni, mamy się bić w piersi za wszystkich i wszystkich naokoło przepraszać. Nas przepraszać nikt nie musi. Ale mamy wszystkich, bo przecież my tacy jesteśmy, najgorsi z możliwych. Ile z tej polskiej młodzieży zabiera tych osobników głos w sprawach, gdzie nie powinni się w ogóle odzywać, nie dlatego, żeby im zakazać mówić o czymkolwiek, dlatego, że nie mają zielonego pojęcia o tym, co mówią. Ale mówią. Jeśli mówią głośno, nagrywają programy, jest internet, zaczynają zdobywać jakąś tam popularność, jakieś środowisko, to w pewnym momencie oni panują nad nami. Czyli znikoma mniejszość opanowuje olbrzymią większość. To jest nasza przyszłość, ale to zależy od nas. To można zatrzymać, można nawet zmienić, a przynajmniej próbować, bo człowiek, który nie robi nic, nie zacznie z tym walczyć, będzie za to odpowiedzialny, będzie winny. Dziękuję bardzo.